Dzień dobry, jak mówi klasyk, nadszedł dzień dzisiejszy, 12 dzień lutego 2021 roku. Dzisiaj szczególne i specjalne wydanie magazynu Octagon Live, także proszę się nie niepokoić, nie regulować odbiorników, komputerów, iPadów, telefonów. Ja nazywam się Mateusz Borek, wpadam tutaj tylko od czasu do czasu, bo rzeczywistym gospodarzem tego magazynu od dłuższego czasu jest Maciej Turski. Natomiast chcę Państwu od razu pokazać tę nagrodę. To jest oczywiście tylko prototyp, bo już te szklane statuetki, one są u specjalnych rzeźbiarzy, one są w specjalnych studiach i za chwilę będą grawerowane imiona, nazwiska zwycięzców naszych dzisiejszych nagród, bo chcemy nagrodzić polskie środowisko MMA za 2020 rok. Trudno mi sobie wyobrazić lepsze towarzystwo i lepszych ekspertów, żeby wzięli u nas udział w tym głosowaniu, bo to nie jest zaplanowane. Tutaj jeszcze nic się nie rozstrzygnęło. To będą oczywiście nominacje, natomiast gdzieś te nagrody będą rozstrzygać się w ciągu najbliższej godziny. Styl południowoamerykański, człowiek z kartelu. Paweł Kowalik, MMA Kartel. Zawodnik Federacji KSW, Albert Odzimkowski, ale przede wszystkim wielki znawca MMA. Człowiek, który ogląda absolutnie wszystko od rana do nocy, od nocy do rana i niezależnie, czy to jest rynek polski, czy zagraniczny. I skromny prowadzący magazyn Octagon Live, początkujący zawodnik, który niedługo ma zadebiutować. Maciej Turski, witam Was serdecznie. Słuchajcie, za chwilę sobie zobaczymy kategorie, w których będziemy dzisiaj przyznawać nasze nagrody, które nazwaliśmy tak sympatycznie oktagonkami. Natomiast wierzę, że z czasem to będzie bardzo prestiżowa nagroda. Czy waszym zdaniem to był dobry rok polskiego MMA, dobry rok polskich federacji, zupełnie średni, czy jednak zdominowany przez problemy związane z pandemią? No właśnie moim zdaniem, patrząc na pandemię, to polskie MMA poradziło sobie w skali Europy zdecydowanie najlepiej ze wszystkich z tą pandemią i właściwie z 6 czy 7 organizacji, które w pandemii robiły gale w Polsce. A są kraje, gdzie to w ogóle upadło, umarło i nikt tych gal już nie robi, albo są jakieś tylko pojedyncze, jak w Anglii, tylko Cage Warriors i to już 3 dni po dniu, żeby jakoś się wstrzelał, że można, więc moim zdaniem naprawdę świetny, no jeszcze pas zdobyty przez Janka, wyniki w UFC, chociażby Marcina Tybury, świetna walka Aśki Jędrzejczyk. Aśka Jędrzejczyk nagrodę za światową walkę roku zgania. To jest jeden z lepszych okresów polskiego MMA, tak naprawdę ta pandemia. Pan redaktor Odzimkowski. Podobnie tak jak Paweł, tu się przychylam też do zdania Pawła, też jak opowiem jaką ciekawostkę. W ogóle wielu zawodników, nawet tymi, którymi ja miałem przyjemność walczyć, nie będę tutaj rzucał nazwiskami, pisało do mnie, czy po prostu jest możliwość jakoś im pomóc załatwić walkę. A tak naprawdę tutaj, tak jak Paweł powiedziałeś, cały czas te walki się odbywały, wiele organizacji mimo tej pandemii, można powiedzieć, prężnie działało, wiadomo, że bez kibiców i tak dalej, ale te gale odbywały się regularnie, także wydaje mi się, że bardzo dobry rok pod względem organizacyjnym od strony federacji dla polskiego MMA. Ale właśnie patrząc na wyniki sportowe, świetna walka Aśki. No wiadomo, niestety walki nie udało się wygrać, ale walka ogłoszona walką roku przez UFC. I cóż, no ten nasz Janek, no kurczę, no zrobił to, czego nikomu nie udało się w tym naszym męskim MMA. Wcześniej była Asia, teraz był Jano, także wydaje mi się, że dość, że świetny, a nawet bym powiedział, że najlepszy rok dla polskiego MMA. Może nie pod względem organizacyjnym, ale sportowo zdecydowanie najlepszy. No Janek za chwilę dostąpi możliwości walczenia z mistrzem innej kategorii, z Israelem Adesanią i też no to myślę, że może być kolejny step, jak mawiają Amerykanie w jego karierze, bo to będzie no próba stania się gwiazdą pay-per-view, bo jedno to jest pas mistrzowski, natomiast no tym chyba następnym i jednocześnie ostatnim krokiem, który jest przed Jankiem, oprócz oczywiście bronienia pasa, co jest kluczowe, no to jest zostać gwiazdą pay-per-view, być zawodnikiem, dla którego ludzie w Stanach Zjednoczonych chętnie będą te kilkadziesiąt dolarów wyciągać i płacić za jego pojedynki. Ja jestem właśnie zdziwiony, bo słyszałem opinię, że to nie jest sportowo, że to nie jest najlepsza walka dla Janka, żeby się bić z Gloverem, Teixeirą czy kimś. Natomiast żadna walka w kategorii 93 kg nie dałaby Jankowi tego, co może mu dać walka z Izraelem Adesanią. I to nie tylko marketingowo i jeśli chodzi o pozycję w organizacji, ale no, Janek już jest na topie tego rankingu kategorii półciężkiej, więc teraz musi podbijać tylko ten ranking pound for pound, a tam Izrael Adesania jest pewnie w pierwszej piątce tego rankingu, więc
No Janek Ataku może bardzo dużo zyskać, może się przebić do takiego już naprawdę elitarnego grona, że pośród tych najlepszych jest w gronie już tych najlepszych z najlepszych i to by mu bardzo dużo, dużo dało i wszyscy na to liczymy, że Janek wygra z Izraelem. Nasi goście kolorowe ptaki w środku na sofie, my tutaj men in black, można powiedzieć, na skrzydłach. Natomiast powiem tak, że też ten 2020 rok, on był szczególny dla polskiego kibica. Z jednej strony wielka satysfakcja wynikająca z liczby gal, z aktywności federacji. Z drugiej strony, Maciek, trzeba powiedzieć, że jednak dosyć często ten polski kibic musiał sięgnąć do portfela i wygląda na to, że w 2021 roku też będzie sięgał do portfela, bo coś mi się wydaje, że z racji braku publiczności te wszystkie najbliższe gale, zarówno KSW, jak i Federacji Fight Exclusive Night, no to jednak będą to gale, za które kibic będzie płacił. No to oczywiście mówimy tylko o sportowych tworach, bo są też twory, na które kibice wydają pieniądze pozasportowe, ale też są przecież... I ACA też w systemie pay-per-view. Gale ACA, też przecież organizacje na gołe pięści, które prężnie działały w 2020 roku. No tak to się zanosi. No, ten początek roku był dosyć cenny ze względu na sytuację na świecie. Później jak organizacje ruszyły to z kopyta i od marca tych eventów było naprawdę sporo. Na 2021 KSW zapowiada jeszcze bardziej zintensyfikowane działania. FEN rozpoczyna z systemem pay-per-view. No i zanosi się na to, że trzeba będzie troszeczkę tych pieniążków wyciągnąć z portfela. Natomiast no, pozostaje cały czas pytanie. Ja z Pawłem na ten temat już mieliśmy okazję rozmawiać w Oktagonie, jak kibic zareaguje na ten poziom sportowy. Czy będą tylko duże nazwiska przyciągały widzów przed ekrany, czy jednak uda się przekonać widza do tych rozpisek z jedną dobrą galą, a resztą równej rozpiski? No tego jeszcze nie wiemy. Wspomniałeś Federację na gołej pięści. Proszę się nie niepokoić. Nie będzie dzisiaj oktagonki, nagrody dla Federacji Gromda, której jestem współwłaścicielem wspólnie z Mariuszem Grabowskim, dlatego że tutaj no, nie uprawiamy takiej działalności. Nie ma żadnej polityki, także Gromda musi poczekać i jak rozrosną się inne federacje w walkach na gołe pięści, że Federacja Gromda będzie mogła jakby służyć za tło jakiejś wielkiej federacji na gołe pięści, to wtedy pewnie w jakiejś kategorii wystartujemy. A tymczasem popatrzmy, w jakich dzisiaj kategoriach tutaj będziemy przyznawać nagrody, o co się będziemy spierać. Kategorie Oktagonki 2020, Odkrycie Roku, Poddanie Roku, Knockout Roku, Walka Roku, Klub Roku, Gala Roku. Będą również wyróżnienia specjalne. Najważniejsza kategoria, Zawodnik Roku plus Nagroda Widzów, jak mawiał klasyk, o szczegółach Maciej Turski. Przede wszystkim jeśli chodzi o tę ostatnią nagrodę, bo uruchomiliśmy zapytanie od wczoraj do widzów na Twitterze i na koncie facebookowym, jaką nagrodę i komu chcieliby przyznać nagrodę specjalną. No i wypadły nam cztery kandydatury. Ja za chwilę właśnie uruchamiam sondę, która będzie trwała godzinę przez cały program na oficjalnym Twitterze kanału sportowego i przez ten czas możecie głosować na to, do kogo powędruje ta nagroda. No to może teraz powiem, jakie są kandydatury. No tak, bo ludzie już trzymają, wiesz, telefony w dłoniach i za chwilę będą głosować. Dokładnie 60 minut. To od was zależy, kto zyska oktagonkę za 2020 rok w kategorii Nagroda Widzów. No to kandydatura pierwsza to jest Andrzej Grzebyk, który przewalczył rundę ze złamaną nogą. Ostatecznie pojedynek został przerwany. Ale i tę rundę wygrał. I tę rundę wygrał, walcząc z pleców, walcząc bardzo aktywnie. O tym wspominaliście. Oczywiście Janek Bochowicz, który zdobył pas mistrzowskiej organizacji UFC. Łukasz Bosacki za sędziowanie na mistrzowskim poziomie, pierwszy main event polskiego sędziego w organizacji UFC i za insiderskie newsy zgłosiła się redakcja mmapudelek.pl i my do tej prośby jakby się dostosowujemy i też tę kandydaturę zamieszczamy. Zobaczcie, jaki jest wachlarz, jaki jest spektrum od człowieka, który założył pas UFC po portal, który tutaj proponuje nam newsy, ale... Rzeczywiście no jest tam mnóstwo wiedzy insajderskiej i praktycznie tutaj niszczone są te działy komunikacji, PR-u, marketingu poszczególnych federacji, bo z bardzo dużą celnością trafiają po prostu z tymi kolejnymi walkami dziennikarze tego portalu. No początek był taki, że się zastanawiałem, co to za spór, ale teraz... Myślisz, że tam ktoś, nie wiem, z ramienia federacji stworzył po cichu ten portal? Nie, wydaje mi się, że jest to może to być jakaś grupa, która
która gdzieś w różnych, że tak powiem, kręgach ma jakieś takie wtyki, bo ludzie dużo ze sobą gadają, tylko że to rzadko wychodziło. Albert też wie, że na przykład pewnie w WCA, nawet jak przyjedzie jakiś zawodnik z zewnątrz, to i może się też dowiedzieć, kto ma jaką walkę. Na ogół to gdzieś wszystko zostaje hermetycznie w środowisku MMA, więc to mu stawiam, że to jest ktoś jednak związany dość blisko ze środowiskiem, bo tych newsów ma dużo i z różnych rękawów. Czy Albert jest w zarządzie MMA Pudelek? Nie, ja nie i tak, że tak powiem, to też takie trafiają do mnie takie dosyć nowe informacje i tak dalej. Ja tak Pudelka, bardzo przepraszam, ale bardzo Pudelka zbytnio nie śledzę. Aczkolwiek jest tak, jak powiedział tutaj właśnie Paweł, że właśnie tutaj w tym ciasnym środowisku wiele tych informacji się przewija i niektóre rzeczy wiadomo już dużo, dużo wcześniej, zanim one ujrzą światło dzienne. No i też jestem właśnie ciekaw, jakie te informacje będą wypływały dzięki tej Pudelkowi dużo, dużo wcześniej i kto tutaj dla Pudelka pracuje. Ktoś tam miesza i tak skutecznie. Informacje... Jedno jest pewne, że ponieważ nie było jeszcze na MMA Pudelek informacji, że Maciej Turski debiutuje w MMA w oficjalnej walce, czyli na razie to jednak nie, ale już ten debiut wcale nie jest taki bliski. Nie jest ale trzymamy za słowo. Nie jest bliski. Nie, ale to nie ja powiedziałem. Jak grzeczniczy. Ja nie powiedziałem. Ja nie informacja, że Maciej Turski rozpoczął. Maciej, czy uruchomiłeś sondę? Uruchomiłem. Jest już oddanych ponad setka głosów i zdecydowana przewaga na razie Janka Błachowicza. Dwie trzecie głosów. Ja nie wiem, gdzie tego wszystkiego trzymać. No. Ale przecież on teraz buduje dom. A, no to sobie zbuduję, tak. No to Janek dwa pokoje wybudował na nagrody. Tak. Specjalnie po to wybudował dom. Tak, award room, prize room. Także to jest wszystko przygotowane. Słuchajcie, żeby nie przedłużać, przechodzimy do pierwszej kategorii. My, ponieważ na nikogo się nie obrażamy, tylko doceniamy, lubimy, czytamy, w zasadzie w tej chwili przeklejamy te propozycje, które proponuje nam portal MMA Rocks, jeśli chodzi o nagrody Heraklesy, bo też z Maćkiem przez lata uczestniczyliśmy żywo w tym głosowaniu i nawet kiedyś tam przyznano statuetkę za promowanie tego sportu. No w tym roku nie dostaliśmy zaproszenia do kapituły, także stąd też pewnie nasz pomysł, żeby przyznać. No ale jesteśmy małym, raczkującym programem, dopiero musimy się dobić do mainstreamu. Tak myślę, że raczkującym programem, czas. Mało tutaj było gości. Ale musimy, to z czasem musi być, musimy się rozwijać. Musimy swoje wysiedzieć na tych kanapach, tak. żeby znaczy, brać... Ja chciałem powiedzieć, że się nie przejmowali, bo ja akurat miałem przyjemność stworzyć Heraklesa z Norbertem Sawickim, tak naprawdę we dwójkę. I redakcja MMA Rocks nie była jakoś super przychylna, że to się wtedy uda i no, kawał roboty musieliśmy zrobić. Głównie Norbert Sawicki ze mną zrobiliśmy Heraklesy pierwsze i konwent MMA i też jestem trochę tam gumkowany z tej historii tych Heraklesów, więc nie przejmujcie się, to akurat wiesz, wszystko się przed wami. Absolutnie nie mamy żadnego żalu, bo jakoś nie wydaje mi się, żeby to szefowie MMA Rocks akurat zabiegali o to, żeby nas w tej kapitule nie było. Zobaczmy może, jak wyglądają zatem te nominacje w kategorii Odkrycie Roku, bo to będzie nasza pierwsza kategoria. I tutaj kolejni kandydaci. Patryk Kaczmarczyk, Kasper Koziorzemski, Robert Ruchała, a także Marcin Skrzek. To są też kandydatury, które... jakby honorują ci, którzy są w kapitule Heraklesu. Znaczy to jest tak, że generalnie... Przeklejamy. Tak. Natomiast dodajemy też jakby swoje typy dodatkowe, bo uważamy, że no, powinniśmy troszeczkę rozszerzyć spektrum, także zobaczmy, kto jeszcze ewentualnie tutaj u nas na liście w kategorii Odkrycie Roku. Mateusz Pudło, Maciek, uzasadni nasz wybór. To jak, jeśli w Odkryciach Roku mamy takie kandydatury jak Robert Ruchała, który faktycznie wygrał dwa pojedynki i debiutował udanie w organizacji KSW, wygrał dwa razy przed czasem. Marcin Skrzek, który miał 2-0 w poprzednim roku, ale wcześniej miał na przykład 4-1 rekord, także już był zawodnikiem, który stoczył kilka walk, no to dlaczego nie dać kandydatury Mateuszowi Pudło, który wygrał też dwa pojedynki, fajnie poddał na Army Fight Night 8 Karola Skrzypka, wcześniej był zawodnikiem, który miał tylko jeden bodajże pojedynek w swoim rekordzie, także dwa zwycięstwa na Carpathian Warriors i Armia Fight Night. No to panowie, no to wszystko się powinno rozstrzygnąć w 3-4 minuty, jeśli chodzi o kategorię Odkrycie Roku. Na
nasza pierwsza statuetka. Głos ma Paweł Kowalik. Ja najpierw chciałem jeszcze dodać, że to totalnie nie wiem, czemu pominięty został tak naprawdę Michał Figlak, który no i jest masz świetnie swoją reprezentujący masz Polskę. Masz swoją. Tak, świetnie reprezentuje Polskę na Cage Warriors, wygrał chyba dwie walki, tam dostał bonusy i był nagradzany. I chyba przez to, że jednak nie bije się w Polsce, to został gdzieś tu zapomniany, a jednak zawodnicy, patrząc na to na przykład, kto jest w rankingach Ewa Marok, to nie wiem, dlaczego takiego zawodnika się eliminuje w ogóle z takiej. To ja bym i tak za mój głos oddaję na Patryka Kaczmarczyka, bo to jest zdecydowanie objawienie takie wielokrotne. No i tak jak mówisz, dwie wygrane walki Figlaka w 2020 i to w dobrym roku. Stylu, na wyższym poziomie, z całym szacunkiem do nominowanych panów, na wyższym poziomie sportowym były to pojedynki toczone, tak więc ja gdzieś tutaj bym, to chociaż wyróżnienie, nominacje gdzieś dla Figlaka dorzucił. I ja się bardzo cieszę, że pojawiają się nowe nazwiska, nie tylko te oczywiste, nie tylko te, które widzimy jakby w nominacjach Heraklesów, czyli z naszej strony Pudło, z twojej strony Figlak, ale ostatecznie głos oddajesz na Patryka Kaczmarczyka, Albert Odzimkowski. Ja się w ogóle bardzo cieszę, że to jest dwóch chłopaków z Radomia. Patryk Kaczmarczyk i Marcin Skrzek, także miałem też okazję wiele razy trenować z chłopakami, z Patrykiem reprezentujemy jeden klub. Mój głos leci na w stronę Patryka Kaczmarczyka i dlaczego? Właśnie dlatego, że jest to zawodnik wielopłaszczyznowy, nie tylko w MMA, ale przede wszystkim bardzo odkrycie roku pod względem sportowym, ale odkrycie roku pod tym, jak powinno się właśnie poruszać w mediach społecznościowych, umie prowadzić te media społecznościowe, umie się w tych mediach wypowiedzieć, zaczepić, ale to wszystko jest zrobione naprawdę fajnie, z klasą i to widać, że naprawdę to czuje. No i w 100% naprawdę broni się swoimi walkami. No, naprawdę ostatnia walka z Davalosem, pamiętamy jego walkę z Kasprem Formelą, który naprawdę, Kasper jest upała, naprawdę to była, wydawał się bardzo, bardzo solidnym zawodnikiem, a naprawdę Patryk może nie zbyt widowiskowo, ale naprawdę Davalosa po prostu przemielił. No. Davalosa nie liczymy, bo Davalos to był rok 2021. Tak. No, czyli za 20, ale w 20 jako jeden nawet z tych wszystkich nominowanych miał 3 wygrane walki i też zaznaczył swoją obecność, ale też przeszedł do mainstreamu. Ale zauważ, no, media, kibice lubią postaci wyraziste, lubią ludzi, którzy prowokują, lubią ludzi, którzy są bardzo aktywni w mediach społecznościowych. Natomiast no, nie ma co ukrywać, to też jest narzucanie przez samego chłopaka sobie presji i później z tą presją trzeba sobie poradzić, trzeba się obronić sportowo. Patryk na razie robi to bardzo dobrze. On potrafi jakby łączyć to, co robi w social mediach, także z dyspozycją w klatce. Czyli mamy drugi głos na Patryka. Czy Maciej Turski ma inne zdanie? Nie, to nie mógłbym mieć odmiennego zdania. Tak jak mówię, nawet statystyki same przez się mówią. Trzy wygrane pojedynki, wejście do mainstreamu, ostatni pojedynek z bardziej doświadczonym Adrianem Kempą w 2020 roku. Efektownie zakończona i fajna widowiskowa walka, później też mocne deklaracje, także chyba trzeci głos ląduje dla Patryka Kaczmarczyka. No to cztery głosy ma Patryk Kaczmarczyk u nas, bo myślę, że to akurat było jednomyślne, chociaż doceniamy wszystkich nominowanych. Panie i panowie, pierwsza oktagonka w kategorii odkrycie roku dla Patryka. Historia pisze się na naszych oczach. Tylko żeby nam młody nie zwariował, to Albert tam zadba o to. Tak, ja cały czas tonujesz. Tak jest, tonuję dżentelmena. A w ogóle on w jakiś sposób, nie wiem, konsultuje z tobą te wpisy? Czy nie jest za ostro, czy nie jest za grubo? Czy... Nie, broń Boże, mi się wydaje, że po prostu on to po prostu czuje i fajnie, że nie jestem wszystkim naturalny. On taki jest po prostu na co dzień i nikogo nie gra i też mi się wydaje... Ja mam wrażenie, że wasz menadżer Artur Staszewski to powinien dodatkowo płacić Patrykowi, żeby prowadził wam szkolenia wszystkie, bo paru jest takich w grupie Ancymonów u Artura Staszewskiego, którzy z tymi mediami społecznościowymi nie żyją najlepiej, tak jak Marian Żółkowski, Bartek Fabiński, to są zawodnicy. Przegrany Bartka Fabińskiego w takie medialne zwierzę wychowane w Butcher, social media Butcher. Ale słuchaj, ostatnio byliśmy razem na obozie w Zakopanem, no i Butcher zaczął się mówić, zobacz, umiem wstawiać relacje. Mówię, Bartek, brawo, mówię. 3 lata ciężkich pracy. Słuchajcie, no dobrze, no to być może za chwilę właśnie ten Patryk i z racji stylu, w jakim walczy, sposobu prowadzenia walk i też no, takiej rozpoznawalności, charakterystyczności, ale też no, takiego, powiedziałbym, no, fajnego żaru, który ten chłopak ma w swoim postępowaniu, stanie się doskonałym sprzedawcą pay-per-view, no bo o to też w tym biznesie chodzi. Dobrze, mamy pierwszą nagrodę przyznaną, przed nami kategoria druga, poddanie roku.
I tutaj nominowani są Georgi Jesjawa, następnie Jakub Kamieniarz, Maciej Różański oraz Robert Ruchała. Natomiast no, my też jako Octagon Live postanowiliśmy co nieco dorzucić w tej kategorii, także zobaczmy, na kogo my stawiamy. No jeśli była Balacha, no to dokładamy Mateusza Pudło też z Armii Fight Night, który poddaje Karola Skrzypka. Też fajny sposób, kiedy Karol go wciągał do gardy, pracował z góry, błyskawicznie skręcił się i tam było poddanie, czy też werbalne, czy też taki brazylijski tap, no bo jeden raz klepnął, Karol potem mówił, że nie klepie. I Ramzan Szoszkanow na gali Slugfest. W ogóle cała sekwencja przy tej akcji bardzo fajna, bo po wysokim kopnięciu rywal chciał się do niego skleić, błyskawicznie skoczył nogami, dopiął szybko trójkąt nogami. Akcja nie taka codzienna na naszych galach, także też warto to zaznaczyć. A to oczywiście pojedynek na trochę niższym poziomie, natomiast no, widowiskowa. Widowiskowa sekwencja i na pewno warta, godna odnotowania. Słyszę tutaj, że czas szaleje, Maciek. Że ja jestem znowu wepchnięty do oktagonu, bo podobno ty masz walkę na Fame MMA i, no będziesz, i podobno nie będziesz grubo zarobiony. Właśnie, zarobię tyle bitosu, że Mati będzie musiał wrócić do oktagonu. Ja dementuję, na razie nie mam żadnej oferty. Nie masz? Nie, ja nie chcę. Trzeba, wiesz, tak przejść drogę prawdziwego wojownika, od amatorskich gal, pojechać na Almę, dostać w łeb. Ja ci zrobię sami pro. Spokojnie. Słuchaj, dobry menadżer będzie miał 10-0 w pół roku. Nie pompujcie, bo to się z złą stronę idzie. Ja mam dużo pracy. Słuchajcie, wracamy do poważnych spraw. Poddanie roku stawką Oktagonka 2020. Zaczynam tym razem od Alberta. Znaczy... Ja powiem troszeczkę tak przewrotnie, bo ja przy tej walce byłem. Stałem narożniką Dominika Tkaczyka i naprawdę dałbym to rywalowi Dominika Tkaczyka, Georgi Jesjawom. To było świetne poddanie. Ja pamiętam jeszcze, jak on, ja byłem sam zaskoczony będąc w narożniku, bo byłem pewny, że Georgi pójdzie po duszenie za pleców, a poszedł po balachę na kolano. Naprawdę świetna akcja, bardzo sprawny chłopak, bardzo błyskotliwy i byliśmy pewni tutaj zwycięstwa Dominika Tkaczyka. Tak naprawdę zaskoczył nas i wszystkich i naprawdę skończył to pięknym poddaniem. A Dominik Tkaczyk naprawdę to jest chłopak, który zaczął swoją przygodę zawodowym sportem od 0-1, ale naprawdę jest to bardzo mocny chłopak i mój głos leci dla Georgiego. Maciej. No ja zostaję przy tym samym głosie, no bo to jest technika rzadko spotykana w ogóle nawet na światowych galach, a wpiął się faktycznie za plecy młody chłopak i zachował się przytomnie, nie szukając, tak jak mówiłeś, duszenia za pleców na siłę rękoma, tylko pociągnął za nogę, jedna noga, druga wpięta w przeprost i zmusił do odklepania. Także warto zobaczyć w ogóle tę akcję, bo rzadko się spotyka takie sytuacje. Paweł Kowalik. No jak dla mnie tutaj też, bo generalnie jak taki był zamysł, jak kiedyś jak zakładaliśmy te Heraklesy, to były jakieś kryteria oceny i tak trochę mam wrażenie po nominacjach, że nie ma właśnie latającego trójkąta, a są balachy. To jest nagroda za technikę, nie za najlepsze poddanie na gali w telewizji, tylko za technikę. I to, co tutaj powiedział Albert, to, co zrobił Georgi Jesjawa, to w ogóle pozostałe się nie umywają, a najbliżej tego jest Szoszkanów z tym latającym trójkątem, bo to też było takie... No widziałeś akcję. Tak, widziałem, to też taki majstersztyk techniczny, ale no, tutaj też mój głos idzie na Georgiego, który jest bardzo w ogóle perspektywicznym zawodnikiem i warto go sobie zapamiętać. To nie jest w ogóle dzieło przypadku, że ten chłopak w ten sposób walczy i pokazuje to, co pokazuje. Idzie nam szybko. Dobrze, ale jest tych kategorii jeszcze będziemy mieli co robić. Tutaj 4-0 dla Georgiego, także to jest oczywiście druga oktagonka, poddanie Brawo. Roku. Poddanie roku już znamy. Słuchajcie, no to od poddania wstajemy, idziemy po nokaut roku, popatrzmy na nominacje. Nominacje za 2020 rok i tak kolejno. Jan Błachowicz za nokaut na Dominiku Reyesie, Kacper Formela za to, co zrobił w walce z Kamilem Łebkowskim, Mamet Khalidow za tą nieprawdopodobną akcję w rywalizacji rewanżowej ze Scottem Askamem, a także Sebastian Rajewski z Mariuszem Mazurem. To są nominacje. My do tego także dokładamy swój jeden nokaut. Ja już dwa bym dołożył, bo już faktycznie dwa. Już dwa. Znaczy ja dołożę jeden dołożę. No dobra, no to dołożymy jeden. Najpierw zobaczmy, kogo my tutaj
Coś tutaj się tam z grafiką stało. Kamil Oniszczuk, dokładamy za to, Kamil Oniszczuk za to, co zrobił podczas ACA 114. To jest nasza nominacja i jeśli w nominacjach Heraklesów znajduje się nokaut Sebastiana Rajewskiego w walce z Mariuszem Mazurem, gdzie to jest wysokie kopnięcie, ale po wznowieniu akcji w krótkim dystansie, a nie dajemy tak czystego nokautu wysokim kopnięciem, jakim jest, to nie jest ta nominacja. To nie jest ta nominacja. Jeśli dajemy nokaut za wysokie kopnięcie właśnie Rajewskiemu, no to musimy dać Oniszczukowi za tak czyste kopnięcie, którego nie widział Krystian Bielski na gali ACA 114. Dla mnie czyście po prostu wysokim kopnięciem, nieczytelnie dla rywala, zaatakować się nie da. No. No, chyba, że przy wysokich kopnięciach to jest jeszcze chyba jeden z najszybszych nokautów tego roku, czyli Michał Andryszak w walce wieczoru RWC5, jeszcze w tle jezioro Czos i zachodzące słońce, tak więc... Oglądałem to. Oglądałeś, fajna gala. Fajna gala. Do tego, że fajna gala, to jeszcze wrócimy. I powiem ci, kopnięcie naprawdę... Kopnięcie naprawdę... Tak, i to w pierwszej akcji rywal nie wiedział, co jest grane, znaczy, gdzie jest. Ja w ogóle, pamiętając początki Andryszaka, to myślałem, że tak będzie kończyć się wiele jego walk. No i fajnie, że przypomniał to, z czego jest głównie znane, czyli to jest jeden z mocniej kopiących zawodników w ogóle, moim zdaniem, na świecie, tak więc fajnie, że jak trafia czysto, to składa już tych ludzi. No to słuchajcie, teraz będzie bardzo ciekawe głosowanie, bo też tutaj jakby jest pytanie, czy decydująca dla was będzie stawka pojedynku, czy akcja, po której rywal padał. No to zacznijmy może od Macieja Turskiego. No ja mam tu straszny dylemat, bo właśnie to jest to kryterium, które trzeba przyjąć indywidualnie, bo my oczywiście dajemy pełną dowolność. I wiadomo, pomiędzy czym a czym się człowiek zastanawia, czy to jest Mamet Khalidow i niespodzianka, duża niespodzianka, ale na polskim podwórku, czy jednak Janek Bachowicz i znokautowanie Dominika Reyesa. Ja jednak chyba bym został przy Janku, bo dla mnie ta stawka pojedynku jest jednak wyjątkowa. Nie był faworytem tego starcia, a ten nokaut to też nie była tylko kończąca akcja, tylko też ta sekwencja i wypracowanie sobie tego zakończenia, bo Janek konsekwencje dążył do tego, żeby właśnie w ten sposób zakończyć na siatce Reyesa i sprowokować go do takiej akcji, po której może zaskoczyć rywala. Także ja stawiam na Janka. To pozwólcie, że ja drugi, ponieważ no będziemy mieć tutaj też kategorię zawodnika roku i będą też pewnie kategorie, gdzie Janek będzie zdecydowanym faworytem, to ja z kolei przewrotnie postawię na Mameda. Dlaczego? Po pierwsze, coś jednak szczególnego, spektakularnego w tej akcji. Po drugie, jakby wykonanie tej akcji wbrew oczekiwaniom publiczności, jak będzie wyglądał ten drugi pojedynek. Teoretycznie zakładano, jeśli szybko, to Mamed. Natomiast to też było pytanie, jak to zrobić szybko względem faceta, który okazał się być dobrym graczem w każdej płaszczyźnie, który potrafi wykorzystywać pozycję Mańkuta, który potrafi wykorzystywać swoje warunki fizyczne. Mamet zrobił to rzeczywiście fantastycznie. Mniejsza o to, czy się zdrzemnął w tej sytuacji Anglik, czy nie. Po prostu Mamet to zrobił. Dlatego mój głos tutaj na Mameda. Paweł. No właśnie to jest pytanie, czy ta nagroda jest za najważniejszy nokaut? Czy za najlepszy nokaut? Bo ja nie, mam, no chyba najlepszy, tak no jest kryterium. Bo to wtedy nie ma, wtedy przepraszam, ale to, bo ja ogromnie się cieszę oczywiście z sukcesu Janka, tylko żebyśmy nie poszli w tę stronę, że Janek za zdobycie pasa UFC zaraz dostanie galę roku, nie? Bo tak trochę, wiesz, trochę przesadzamy. No, jeżeli oceniamy najlepszą technikę, no to co zrobił Mamet, to jest majstersztyk na światowym poziomie i to jest jeden z lepszych nokautów na świecie w tym roku w MMA. Tak więc mój głos idzie tutaj na Mameda. Oczywiście ten Janka to jest najważniejszy nokaut pewnie w historii polskiego MMA i piękna chwila. Natomiast nie przesadzajmy i czysto technicznie oceniając technikę jako technikę, no to Mamet. Wiecie, no, przepraszam, że to wplotę, ale to jest też takie trochę pytanie, czy oceniając najpiękniejszą bramkę, no to patrzymy na bramkę, która decyduje o zdobyciu jakiegoś pucharu, czy rzeczywiście najpiękniejszą bramkę? No dobra, to ja też, zostawiam 2-1. A to jest jednak kategoria knockout. Knockout roku. No ale nie przekonujesz Alberta. Nie, ja nie przekonuję. Albert może postawić na Oniszczuka albo na Andryszaka, mi to nie przeszkadza. Znaczy nie, jeśli chodzi o mnie, to wiadomo, Janek jest moim kolegą i to była naprawdę wiekopomna chwila, w momencie, gdy znokautował Reyesa, ale wracając właśnie do Mameda, mi się bardzo podoba ogólnie sama ta walka, w momencie, gdy on już wyszedł na to ważenie, był ten błysk w oku, ta walka pierwsza nie poszła po jego myśli i też mi się wydaje, że Mamed od tej walki jakby wrócił, znowu pojawiła się ta iskra
w jego oczach i musiał coś wykombinować. Aszka naprawdę jest bardzo dobrym strajkerem, bardzo dobrze się porusza w planszy, jest bardzo dobry z defensywy, naprawdę jest świetny, potrafi ustawiać, a naprawdę mamy... No zobacz, nie każdy zawodnik potrafi wykorzystywać tę pozycję Mańkuta, a Aszka potrafi. Dokładnie, nie każdy Mańkut potrafi korzystać z tego, że jest Mańkutem i naprawdę no, ta akcja Mameda była świetna. Raz, że świetnie napisana historia, pierwsza walka, druga walka, ale naprawdę to, co zrobił Mamed, to był całkowity majstersztyk i przypuszczam, że wielu zawodników nie byłoby w stanie zrobić tego na sparingu, a on po prostu dał piękne, naprawdę piękne widowisko i piękne skończenie kibicom. Czyli mamy. Czyli mamy 3-1, redaktor turski trafiony, zatopiony. Ktoś pisze na takie kłopoty chłopaty turskiego. Słuchajcie, to jest trzecia oktagonka, nokaut roku. Mamedzie drogi, dla ciebie od nas statuetka za nokaut roku. To przechodzimy do kolejnej kategorii. To będzie kategoria walka roku, jeśli dobrze pamiętam. To jest... Walka tak roku. Jest, walka roku. I tutaj spójrzmy na propozycję. Mateusz Gamrot, jego debiut w Federacji UFC. Można powiedzieć, polska walka. Na pewno niższa kategoria sportowa, ale nieprawdopodobne emocje, zwroty akcji, do tego też zdrowie, serducho, które oddali zawodnicy, a więc Pawlak Błyszyński. Następnie Formela Łebkowski, no i walka, która okazała się być walką roku w UFC, a więc Jędrzejczyk Zhang. To są propozycje, czy my tutaj dołożyliśmy coś? Trochę takie może... Dołożyliśmy Marcina Brzoska z Borysem Majkowskim i dołożyliśmy... Wysoki poziom sportowy. Bartek Leśko z René Pessoa, bo pojedynek jeden toczony i drugi bardzo mądrze taktycznie przez wszystkich zawodników. Także Bartek Leśko, który potrafił przeciwstawić się zawodnikowi, który jest świetny parterowo i wygrał tak naprawdę w tej płaszczyźnie tę walkę z Pessoa na kartach punktowych. No i Marcin Brzosek z Borysem Majkowskim, pojedynek na szczycie tej kategorii wagowej, ale bardzo wysoki poziom sportowy. Mądrze rozegrany taktycznie przez Borysa i ostatecznie wygrywa decyzją sędziów. Także takie 53, dwa... walka Wrzosek-Mańkowski, oczywiście ACA 114, Łódź, starcie Leśko z Pessoa. Ja powiem krótko, pani Joasia z panią z Chin, to tutaj chyba nie wiem, czy będziemy się kłócić, czy szybciutko komisyjnie, tylko to przystępujemy i prześlemy nagrodę do Olsztyna. Bo w tej kategorii można by było rozdzielić pojedynki na polskim podwórku od tych pojedynków, powiedzmy, zagranicznych. Wtedy byśmy mieli jakieś tam podkategorie. Natomiast jeśli uwzględniamy pojedynek Aszki, no, to... Uwzględniamy, no bo mamy Polkę. No, umówię się, moim zdaniem to jest najlepszy pojedynek w historii kobiecego MMA, w całej historii na całym świecie kobiecego MMA. Ja nie widziałem lepszej walki, obejrzałem bardzo dużo tych walk, więc... No głupio by było w ogóle rozpatrywać inne kandydatury w tej sytuacji, bo to były świetne walki, i zwłaszcza Błyszyńskiego z Pawlakiem, to było takie show do oglądania, bo było, ale no jednak to, co zrobiła Aśka z Bailey Zhang, to i poziom sportowy, i tempo pojedynku, i atrakcyjność tego pojedynku, tam wszystko zagrało, i no zdecydowanie do Olsztyna statuetkę, jak dla mnie. No i trzeba powiedzieć, że naprawdę... Albo na Florydę. Nasza wielka mistrzyni... W Polsce nie jest chyba dobra nagroda. No, okay. Nasza wielka mistrzyni mimo wszystko trzeba powiedzieć, że zaskoczyła w tej walce. Swoją dyspozycją, swoim pomysłem. Bardzo ciasna punktacja, która mogła iść w dwie strony. No i myślę, że naprawdę gigantyczną kasę i zainteresowanie tutaj powinien wygenerować rewanż, jeśli już te papiery zostaną podpisane. No dokładnie. Tutaj poziom, dramaturgia, było wszystko i tak naprawdę zdecydowanie... Asia, ja oglądałem też poprzednie, przepraszam, te inne pojedynki, nawet Kaspra Formeli z Kamilem miałem przyjemność komentować. Naprawdę to była piękna, świetna walka, ale jeśli chodzi o, tutaj się przychylę do słów Pawła, że to jest naprawdę moim zdaniem najlepsza, ale to zdecydowanie najlepsza walka pod względem dramaturgii i poziomu sportowego, walka w kobiecym MMA jak dotychczas, a naprawdę tych walk obejrzałem dużo i żadna nigdy nie zrobiła na mnie takiego wrażenia. Także zdecydowanie. Ciekawe jestem waszej prognozy, czy wydaje wam się, że jeśli dojdzie do rewanżu, no bo chcemy tego rewanżu, Aśka chce tego rewanżu, zobaczymy, czy szef UFC będzie chciał tego rewanżu, czy zgodzą się sumy. Czy waszym zdaniem ta walka druga, ona może być podobna, czy będzie bardziej taktyczna, czy jednak ta pierwsza kosztowała tyle zdrowia obie zawodniczki, że będą chciały się bić trochę inaczej? Czy one nie potrafią się bić inaczej i będzie bardzo podobnie?
Ja myślę, że zwłaszcza Chinka by chciała z tego zrobić inną walkę, bo w tych wymianach na pewno poczuła duże zagrożenie. Natomiast ja myślę, że Asia jest w stanie ją z powrotem zabrać na podobne wody i oby tym razem potrafiła kraść te rundy tak, żeby na koniec wygrać. No to, no życzyłbym sobie jeszcze jednych takich 5 rund takiej wojny jak było, chociaż no chciałbym, żeby wtedy Asia zarobiła naprawdę ogromne pieniądze, bo to dużo zdrowia straciły obie dziewczyny w tym, a jeszcze kolejne takie 5 rund to by było już, no, żeby to była gra warta świeczki, to myślę, że tak. I ja myślę, że do tego rewanżu dojdzie, bo on był za dobry. Widzę, że dla Wejli Żak trochę brakuje opcji, tak więc ja bym stawiał, że do tego rewanżu dojdzie. A tu ciekawe, gdzie do tego rewanżu miałoby dojść? Czy to by były Stany Zjednoczone, czy jednak budowanie chińskiego rynku? Bo pojawiały się informacje, spekulacje w mediach społecznościowych, oczywiście szybko zdementowane przez Asię, ale kiedyś Asia już dementowała pewne swoje historie przed walkami, że do takich rozmów nie dochodziło, że być może przed walką z Weili Zhang pojedynek z Xiaonan Yan, czyli zawodniczką, która pokonała Karolinę Kowalkiewicz, i ten pojedynek miałby się odbyć właśnie w Singapurze, czyli już gdzieś bliżej rynku chińskiego, gdzie sporo funduszy swoich chce inwestować też organizacja UFC. Gdyby do takiej walki doszło, to była kapitalna podbudowa później pod rewanżowy pojedynek na azjatyckiej ziemi, na pewno dolary by się same drukowały. Coś pod też tym pojedynek. Mam takie przeczucie, że to będzie albo któryś z krajów azjatyckich, albo nawet konkretnie Chiny, bo też wiemy, jak tam budowany jest ten projekt UFC. O frekwencję nawet specjalnie byśmy się w Polsce nie musieli martwić, bo też trochę Chińczyków tutaj mamy, nawet pod Warszawą, także myślę, że Stadion Narodowy mógłby nam się wypełnić, gdyby do tego starcia doszło u nas, ale jaki się spodziewasz, Albert, tej walki rewanżowej, jeśli do niej dojdzie, bo też widzimy, jak konsekwentna w tej swojej grze z szefem UFC i w konkretnym przekazie jest Aśka. Ją interesuje tylko top topów i wielka kasa. Wydaje mi się, że jeśli do tej walki dojdzie, to na pewno jedna i druga zawodniczka będą starały się zupełnie inaczej zawalczyć. Dlaczego? No bo tutaj widzimy na pewno przewagą, jaką przewagę ma Asia. Asia ma przewagę na pewno szybkości i jest bardziej mobilna na nogach, a jeśli chodzi o taką siłę fizyczną i naprawdę, to jest tutaj przewaga Weili Zhang. Ja naprawdę nie wiem, ciężko mi jest, może jeszcze Andrade. Znaczy, powiem ci szczerze, jak zobaczyłem tarczę dzień przed walką, byłem przerażony. Mówię, ja to samo. Mówię chłop. jak w ogóle te ciosy, jaki był dźwięk. Męskie ciosy. Jakie są męskie ciosy. Tego pecu, kiedy uderzała tak, Chinka. Tak, ja druga to była tak samo, tak samo. Ja też, to są męskie ciosy, to są dziewczyny, tak, które posiadają po prostu zupełnie inny poziom umiejętności. Wspomniałeś w ogóle pojedynek z Andrade. Tak. I że tak samo było przed walką Asi Jędrzejczyk z Andrade. A pojedynek z Andrade paradoksalnie był najlepszym pojedynkiem Asi Jędrzejczyk moim zdaniem w organizacji. Ja byłem na żywo na tej walce nawet i powiem wam, że właśnie tak jak powiedział Mati, jak zacząłem tą tarczę, mówię, to mówię, to jest kobieta, mówię i tak dalej, mówię na pewno, ale wydaje mi się, że na pewno będzie ta walka w ich głowach, będą się starały to inaczej walkę poprowadzić. Wydaje mi się, że na pewno nie, ta walka nie będzie nudna, rewanżowa, bo obie naprawdę nie unikają. Sama dramaturgia, wymian, stawka, już dramaturgia, gdzieś będzie trzymać nas w emocjach. Ta walka była piękna i Aśka pokazała przekrój umiejętności, ale oddała tam całe serce, bardzo bliska punktacja, no musi być ten rewanż i muszą się dolary sypać. A co najważniejsze, że ten pojedynek po prostu nie może być nudny, to jest gwarancja po prostu fajerwerków na najwyższym poziomie, bo taki był pojedynek pierwszy, a one tak walczą, jedna i druga. Albert, a twoim zdaniem, które aspekty jakby swojego stylu jeszcze Asia powinna uwypuklić w tej walce? Na co powinna jeszcze postawić? Co powinna docisnąć? Który element? Wydaje mi się, że pracę bardziej na nogach. Znaczy, broń Boże, ja nie mówię, że Aśka teraz nie czuje ten dystans, ale w momencie, kiedy pamiętam, że pracowała z trenerem Bońkowskim i z trenerem Derlaczem, ona dużo robiła takich akcji zaczepnych. Oskok, doskok i ponawiała, na przykład spadała na 3-4 ciosy, bardzo dobrze kontrolowała dystans i miałem takie wrażenie, że ona troszeczkę pracowała z większego dystansu. Weili Zhang jest taką zawodniczką, która jednak troszeczkę lubi boksować, walczyć troszeczkę bliżej. Bardziej ten jej styl przypomina taki Thai box. A jeśli chodzi o Aśkę Jędrzejczyk, to jak ona się porusza, to tak jakby zapytać się na trenera Złotkowskiego naszego, to ona bardziej pracuje jak taki zawodnik, mimo że jest też zawodniczką Muay Thai, jak kiedyś kickbokserzy pracowali w formule full contact. I to mi się bardzo podobało. I właśnie jak zobaczyłem, była pierwsza walka Aśki z Rosna Majunas, to wtedy
to na Majuna zaczęła ją wciągać na kontrę i Aśka troszeczkę zaczęła wpadać. Może ja się mylę, ale wydaje mi się, że właśnie jak ona wróci do tych swoich takich pojedynków, tak jak na przykład zawracowała z Andrasz, że ona cały czas wciągała, ten cios był taki zaczepny po to, żeby tylko wymusić szarżę Andrasz i tam wtedy ją pięknie kontrowała i wydaje mi się, że tak powinna Asia zawalczyć i wydaje mi się, że tak ona ma w głowie, żeby zawalczyć. A wiadomo, że Chinka raczej będzie starała się być troszeczkę bliżej, ale z tego i tak może wyniknąć naprawdę piękna wojna. No i to, co powiedział Albert, to jest bardzo interesująca informacja i wskazówka chyba, o której każdy już wie, że po prostu Rose Namajunas jest taką zawodniczką, która przez to, że walczy podobnie, walcząc poza dystansu, walcząc zaczepnie i czekając na kontrę, będzie zawodniczką zawsze, która nie będzie Asi leżała. I Asia nawet, jeśli wspomina w swojej książce, że było trudne zbijanie wagi, to przecież widzieliśmy też drugi pojedynek, to też była trudna walka dla Asi, bo właśnie walczy bardzo podobnie. Asi brakuje, jeśli mówiłeś o tym, czego Asi brakuje i co mogła poprawić, ale tego poprawić się nie da. Siły trochę ciosu, mam wrażenie, że jednak tej siły ciosu, że Asia musi tych ciosów prowadzić zdecydowanie więcej, dlatego te walki są takie efektowne. Zresztą widzimy bardzo podobną sytuację u mężczyzn, u Maxa Holloway, który identycznie wprowadza masę ciosów, spamuje tymi uderzeniami często w kombinacjach, natomiast brakuje tej kropki nad i, żeby posadzić rywala. Czasami się rusza, no jak brakuje tej stabilnej pozycji, to... Tak, tylko że Max bardziej pracuje na odchyleniu, więcej pracuje tłowiem, Aśka jednak wcześniej korzystała bardziej z szybkości na nogach, na odskokach, do skokach. Max potrafi przepuścić, zapracować stricte boksersko, odchylić się i naprawdę bardzo cennie lokować swoje ciosy. No, jestem bardzo ciekaw i naprawdę mocno ciekaw. Przepraszam, czekam na ten rewanż. Przypomina ktoś słowa pewnego polskiego pięściarza, a dokładniej Grzegorz Kuropatwa na czasie, że musi wciągać na kontrę bomba. A ja bym bardziej powiedział, że świętej pamięci Andrzej Gmitruk, side to side. Mniej przód, tył, więcej side to side. Jeśli wyróżniliśmy walkę Marcina Wrzoska z Borysem Majkowskim, to ktoś zwraca uwagę, że na KSW też była fantastyczna walka Filipa Pejicza z Romanem Szymańskim. O tym pojedynku też nie zapominamy, oczywiście wyróżniliśmy to, co wyróżniliśmy, fajnie, że nawet gdyby nie ta walka Aśki z Wejliżan, byśmy wybierali spośród naprawdę fajnych. Mogłoby być 1-1-1-1. Na koniec tej kategorii jeszcze moje pytanie. Gdyby nie było walki Aśki, to który pojedynek? Paweł Bryszyński, a nie Mateusz Gamrot na przykład Kutatalate? Nie, no Paweł Bryszyński to jest trochę taka trochę tak zawiało Bonarem z Griffinem, czyli po prostu to jest walka, gdzie naprawdę ja znam ludzi, którzy dostawali cynk, że mówi włącz sobie Polsat Sport, bo się straszna rzeźnia dzieje i naprawdę to było takie życie. Just bleed, jak to się mówi w Stanach, po prostu krew i jadka to jest esencja czasem tego. To jest znowu pytanie, czy walka to jest historia dla koneserów, którzy się zachwycają jak najwyższym poziomem technicznym, a to też się potem wiąże jednak gdzieś z pewnym oszukiwaniem rywala, próbą wciągnięcia go w swoją grę. Czy to jest taka potoczna walka, którą tak zwana bitka, którą chcą oglądać ludzie nawet na co dzień nie śledzący tego MMA? I tutaj Paweł jakby stawia na coś takiego, no bo ktoś, kto na co dzień nie ogląda MMA i włącza Błyszyński Pawła, kto mówi, ale się leją, człowieku, co się wczoraj lali przez te wszystkie rundy, ten leżał, ten wstał, znowu bomba rozwalona, bomba. Walka ma dramaturgię, ja tak samo jestem, takie mam samo zdanie jak Paweł, ma dramaturgię i przede wszystkim jest bardzo czytelna dla widza, po prostu ktoś ogląda, to stricte nie jest związany z naszym sportem, czy z boksem i tak dalej, mówi, no to się dobrze ogląda. Może on nie oglądać na co dzień sportu, ale naprawdę tam było Albert, wszystko i... Ja zawsze powtarzam, w sportach walki, jeśli nie ma tego najwyższego poziomu mistrzowskiego, to chodzi o emocje. Kiedy są emocje? Kiedy wychodzi dwóch ludzi o podobnym poziomie, z dużą odwagą, serduchem, ambicją, żeby się bić i wtedy dostajemy takie jatki. Ale fakt jest taki, że jedna oktagonka pojedzie do Olsztyna albo na Florydę, do Coco nad Creek, tak? Do Coco. A druga pojedzie do Chin. Nie wiem, czy do Beijing, czy w jakieś inne miejsce. No zapraszamy Wengi. Nawet tłumacza załatwimy. Brawo. Słuchajcie, no to teraz będzie, nie wiem czy politycznie, ale na pewno będzie ciekawie. Klub roku to jest kolejna kategoria. Przedstawiamy nominacje w tej kategorii. I tutaj chyba, panie Maćku, koncentrujemy się tylko na tych wyróżnionych, którzy też kandydują w Heraklesach, a więc Ankos MMA, WCA, Berserker Steam, a także Czerwony Smok. Nie mamy nic dodatkowego, chyba że pan Kowalik chciałby coś... Ja bym tak dorzucił Mighty Bulls, Dynia Zagrodowa, Mighty Bulls. Krystian Kaszubowski, Sebastian Szybysz, Kacper Formela,
Kamila, Bartek Leśko, to naprawdę dobry rok dla Grzegorza Jakubowskiego, który od zarania dziejów po prostu sobie tam rzeźbi na Chyloni w Gdyni i gdzieś bym nie zapominał o tym. No to już prawda, widzisz, to już prawda. Się włączył lokalny patriotyzm. Ale bardzo, nie, bardzo super, dobra waga. Grzegorz Jakubowski cały czas robi świetną szanujemy, doceniamy. No to, to głosujemy. Proszę bardzo, pan Paweł Kowalik. No ja tutaj, to jest chyba taka najtrudniejsza kategoria dla mnie do oceny, bo z jednej, to ja to rozstrzygam powiedzmy dwoma klubami, jest WCA i Jankos dla mnie w tej kategorii. Jest tak, no do WCA trafił pas Janka, trafił pas Mariana Dziółkowskiego, ale patrząc na jednak cały przekrój, to mam wrażenie, że tam jednak dużo zawodników miało słaby rok i porażek. No Piotrek Strus przegrywa, Daniel Romielańczuk przegrywa. Albert chyba też niestety przegrał w tym roku. Tak. Albert przegrywa, Rafał Kijańczuk przegrał swój pojedynek. Więc no pytanie, czy my tylko patrzymy na najbardziej wartościowe zwycięstwa i wtedy ale zapominamy. Ale spokojnie, no wygrywa Gniadek, wygrywa Miller, wygrywa Janikowski, tak? Daszkiewicz, Daszkiewicz, no nie jest tak źle. Znaczy, no nie jest tak źle, ale mówię, że było też dużo tych takich gdzieś tam... się ale to jest to, na co zwraca uwagę Paweł, że faktycznie no, WCA jest taki syndrom, że teraz. Zawodnicy na górze wygrywają, faktycznie są te najwyższe sukcesy, natomiast tych wyników no, ale też... właśnie Daniel Omielańczuk czy Piotrek Strus to są zawodnicy, którzy są jednak tam w tymi koniami pociągowymi. Bartek Fabiński też nie wiem. Bartek ma połowiczny rok. Z kolei w Ankosie dobry rok dla zawodników, bo czasem mam wrażenie, że się zapomina, że tam i Mahmud Muradow jest z Ankosu. Ale Mahmud nie bił się w 2020 roku, ani jednego pojedynku nie straszył. Nie miał? Nie. 19 rok, w 20 nie miał ani jednego pojedynku. My ci już możemy przedstawić rekordy Ankosu. To nie są oczywiście wszyscy zawodnicy, natomiast... No, wybrani. Andryszak 1-1, Tybura 3-0, Skibaj 1-0, Oniszczuk 1-1, Kazieczko 1-0, Łaguna 2-0, Karolczyk 3-0, Lota 1-0, natomiast... No i, ale też mieliśmy w Ankosie, pamiętajmy, zagranicznych zawodników, którzy przyjeżdżali się przygotowywać nawet na galę oktagonu. Przecież też o tym nie możemy zapominać, że trener Andrzej też im pomagał. A WCA, tylko żeby ci przypomnieć przed wyborem. Ale WCA wspominaliśmy, bo to też nie są wszyscy. Ale wybrani. Błachowicz 2-0 pas, Omielańczuk 1-1, Ziółkowski 1-1 pas, Fabiński 1-1, Gniadek 1-0, Miller 1-0, Kijańczuk 0-1, Mansur 1-0, Janikowski 1-0, Daszkiewicz 1-0, Izu 1-0, Strus 0-1. I Albert też... No, ja LKT, WCA, dwa kluby. Ja nie wiem, ja jeśli miałbym się odnieść... No i nie zapominamy, bo jeszcze do nominacji klubu też w końcu RKT Radom, bo trener German też robi przecież kapitalną robotę i o tym też często zapominamy, bo nie jest w mainstreamie, bo trener German nie lubi się pokazywać przed kamerami, mimo że go wielokrotnie zapraszamy. Za sprawą, myślę, Alberta w końcu tutaj zagości trener, bo już kilka razy go zaczepiałem za rękaw. No muszę trenera spakować do samochodu i przywieźć, ale naprawdę... odniosłem się właśnie do trenera. Trener robi kapitalną robotę względem takim, że naprawdę szkoli tych chłopaków od zera naprawdę i tam jest naprawdę wielu, wielu młodych chłopaków, którzy naprawdę uważam, no będziemy mieć po prostu w przyszłości z nich pożytek i naprawdę będą przynosić radość kibicom. A odnosząc się do stricte samej nominacji, to wydaje mi się, że WCA, bo no tak naprawdę nikomu tego się nie udało zrobić pasa UFC w męskim MMA. Dodatkowo Marian Ziółkowski zdobywa pas KSW, także wydaje mi się, że tutaj prestiż i osiągnięcia sportowe trzeba jak najbardziej docenić. Naprawdę w innych klubach tak samo jest świetnie robiona robota, czy w Ankosach tak samo, czy w Uberseckerów, to też jest bardzo dobry rok. Naprawdę nawet patrząc na postać czy Sudolskiego, czy tak samo Mateusza Rębeckiego, no ogrom, naprawdę ogrom pracy u tych chłopaków, niesamowity progres, ale patrząc stricte tylko i wyłącznie na wyniki sportowe, to mi się wydaje, że zdecydowanie WCA Fight Team Warszawa. Pominąłeś w Ankosie, moim zdaniem, jeszcze Marcina Wójcika, nie wiem, czy masz tam Marcin Wójcik, tak. Nie, że pominąłem, bo tak, my nie daliśmy Marcin, wszystkich. No tak. Tak, no ale Marcin to akurat jest taki zdolny, który tam przeszedł, wygrał dwie, trzy walki, zdobył pas fenu, więc no on akurat jest ja powiem szczerze, że też mam, ja też mam szczerze dylemat, jakbym miał tak wybierać. Mocny dylemat. No to dobrze, czyli Albert, wiemy, że WCA, Paweł Kowalik. Ja tak zagłosuję na Ankos. Ankos. No to, a to może zróbmy historię, o którą będziemy musieli przedyskutować. Ja też postawię na Ankos, bo na mnie ja robi ja wrażenie. Ja postawię na WCA, bo jednak patrzę na pasy. Patrzę na pasy, pas UFC i pas KSW Mariana. No to wiecie, co robimy w takim wypadku? Zróbmy to. Zróbmy ankietę na Twitterze dodatkową.
Damy na to kwadransik, powiedzmy. My sobie przejdziemy do następnej kategorii. I rozstrzygniemy. I po kwadransie rozstrzygniemy, bo siebie przekonywać nie będziemy. Robimy tak? No tak, no zawsze mógłbym powiedzieć, że prowadzący ma podwójny głos, ale nie chcę tego robić, bo absolutnie szanujemy demokrację. Zobaczcie, zaraz wyjdzie z prowadzącym. No tak, no. Wiesz, to jest taki replacement stały, ale... Kochani, także u nas jest 2-2 w studiu, natomiast od was będzie zależeć, komu przyznamy te nagrody, czy WCA, czy Ankos, dokładnie Kwadrans, redaktor Turski już tutaj... Oficjalne konto na Twitterze kanału sportowego. Tak jest. I proszę tam oddać swój głos, jeśli lubicie się z nami pobawić, podyskutować o MMA, bo każda dyscyplina sportu i każdy taki problem to jest jednak sztuka dialogu i chcemy z wami o tym rozmawiać. No 15 dobra. Minut ustawiam i w tym momencie... Kwadransik, tak? A co tam w naszej sondzie? Już sprawdzam. Nasza sonda... Już sekundkę, sprawdzam. Janek, 75%. Tu raczej będzie ciężko coś zmienić, bo głosów jest już ponad tysiaka, także to już... Kto na drugim, sędzia czy Pudelek? Pudelek. No. Sędzia jest na czwartym. Pudelek zebrał 100 głosów, także już ponad 100 głosów. No ja bym musiał zagłosować na MMA Pudelek, bo oni wybrali mnie menedżerem roku tam u siebie. Pomimo, że mnie przez rok prawie w ogóle nie właśnie było. Ja też chciałbym zagłosować na MMA Pudelek, bo Gromdę wybrali jako federację roku na GOE 5. Tak więc podajemy. A my w ogóle za program tam wygraliśmy, także też... No to nie, no to staliśmy w ogóle. Dobra. Weź tam coś tam po drodze. Weź te swoje singapurskie konto. Dobra, słuchajcie, to mamy 14 minut w tej chwili, 15 sekund do zakończenia tego głosowania dotyczącego najlepszego klubu roku. My tymczasem przechodzimy do GAL 2020 roku. Popatrzmy na nominację. Gala roku i tutaj wśród nominowanych ACA 114 Łódź, następnie FEN 28, KSW 53, Babylon MMA 18. My ze swej strony... To zależy, strony... bo ja tutaj, tak. Mateusz, muszę ci przerwać. Idąc tymi kryteriami, które są zamieszczone w Heraklesach, czyli przyznajemy jedną, powiedzmy... Politycznie trochę, tak mam wrażenie, dominację polityczną. No właśnie, jest jedna gala z każdej organizacji, no to dlaczego na przykład mamy galę Babylon MMA 18, a nie mamy na przykład RWC, które było w zeszłym roku, a też było w wyjątkowym anturażu. I za chwilę też chyba to pokażemy, bo o tym, co zrobił Paweł Kowalik ze swoim RWC, mówiło się na całym świecie i to była wyjątkowa sytuacja. Mamy takiego tweeta, powinniśmy mieć przygotowanego. Nie wiem, czy zobaczymy tego tweeta, czy nie zobaczymy. No właśnie. To jest polskie Fight Island i o tym mówił Ariel Helwani, czyli jeden z najpotężniejszych dziennikarzy MMA na całym świecie. Paweł go to poprosił za newsy, taka była wymiana. My się nawet nie znamy, za wiele mam innych mam newsów, ale nie, no dużo, bo miałem takiego odzewu, że RWC5 było tym, czym, tak jak sobie ludzie w Fight Island wyobrażali, to my to mieliśmy, jak fajna pogoda, dobre walki, bo skończenia Piotra Kuberskiego, Michała Andryszaka, Czarka Oleksiczuka, dobra walka i bardzo dobra walka, moim zdaniem, Igora Michaliszyna z Piotrem Danelskim, piękna otoczka w tych dziwnych w czasach też się udało tam mieć ponad 1500 widzów na amfiteatrze w Brągowie, tak więc ja głosuję na siebie. Nie? I dodatkowo przecież gala też Armia Fight Night 8, bo jeśli dołączamy organizację Babylon MMA 18, gdzie tak naprawdę poza pojedynkiem Bożyńskiego z Pawlakiem, no to mieliśmy walki takie powiedzmy różne, no to na Armii Fight Night mieliśmy pojedynek i Kępy Kaczmarczyka, mieliśmy pojedynek Stanka z Krakowiakiem, mieliśmy pojedynek Daszkiewicza z Kalicińskim, ciekawy sprawdzian dla Norberta Daszkiewicza, dobry występ młodego Patryka Likusa w Semi Pro, także też tam były pojedynki. Mówimy o gali w Gliwicach. Tak. Mówimy o gali w Gliwicach, gdzie jeszcze była publiczność okrojona, ale mieliśmy tam trochę dopingu podczas tej gali, bo cały czas dyskutujemy o galach za 2020 rok. Bo tak naprawdę, no tutaj ja się bardzo cieszę, że jest szerokie spektrum promotorów, gal, federacji, organizacji, no bo tak umówmy się, gdybyśmy mieli dyskutować o poziomie, to prawdopodobnie dyskutowalibyśmy o dwóch galach ACA i pewnie dwóch, trzech galach KSW wśród nominowanych, jeśli mamy mówić jakby no o tym najwyższym poziomie MMA w Polsce, prawda? No pewnie tak, tak mi się wydaje, ale ja już generalnie
ten hotel w Łodzi, Hilton, gdzie się to wszystko odbywa, no to jednak jest brakuje tej takiej troszkę otoczki, tak więc wydaje mi się, że cały ten rok możemy mieć w ogóle bez widzów. No bo zobaczcie, jak kiedyś się kojarzyło gale, a Gdańsk, Gliwice, Poznań, Kraków, tak. A tam było dobrze, a w tej chwili to jest tylko cały czas studio, Łódź, Wytwórnia. Także znasz już tam pewnie każdą ścieżkę w tym hotelu, tak? Tak, no podziemia, nadziemia, parkingi, wszystko tam wszędzie. Dobra, no to i ja zacznę ze swojej strony. I postawię na ACA 114 w Łodzi, bo wydaje mi się, że to była gala jednak na bardzo wysokim poziomie. Wielu Polaków podczas tej gali, przegrany Daniel w walce wieczoru o pas, także no, było trochę dobrych walk i moim wyborem jest ACA 114. Zgadzam się z tym wyborem, ale zagłosuję nie bez tego, zagłosuję na siebie, na RWC 5, skromny nigdy nie byłem. Chcę poważnie o tę nagrodę, spodobały mi się, nie? Więc głosuję na RWC 5. Aha, czyli sobie zagłosowałeś na siebie. Ja to myślę, że Paweł już ma pewną nagrodę za 2021 rok, no bo Paweł wrócił z takim przytupem, że na pewno jakieś wyróżnienie specjalne musimy znaleźć za ten rok, bo jak wrócił, to się głośno zrobiło. Nie, to dopiero początek, a mamy luty. Jeszcze 11 miesięcy tego was czeka. No to tak naprawdę bardzo trudny wybór, bo i gala FEN-u była bardzo dobra, KSW tak samo, RWC naprawdę, no naprawdę świetne i ACA, troszkę ACA takie dla mnie bardzo ciężkie, bo przegrywa i Daniel przed czasem i przegrywa Piotrek. A ja postawię może przekornie nie to, że to mój pracodawca, na KSW. No i przypomnijmy, KSW 53 to jest gala, gdzie bił się kolejny raz Mateusz Gamrot z Normanem Parkiem, bił się Borys Majkowski właśnie z Marcinem Wrzoskiem, bił się Roman Szymański, czyli kolejna walka fajna z Filipem Fejczem, Andrzej Grzebyk z Tomkiem Jakubsem, także tych pojedynków ciekawych było. Też był przecież Sebastian Przybysz z Kubą. Tak, Sebastian Przybysz z Kubą Wikłaczem też przecież bardzo fajna walka. Natomiast... I ten, to też taki knockout, który został pominięty w kategorii knockout. Jak Lomaczenka. No, tylko, że naprawdę, tutaj to za występ bardziej mi się wydaje Sebastianowi by się należał. No, ale moim zdaniem jednak, znaczy to już było konsekwencja obijania tych schabów u Kuby Wikłacza, ale moim zdaniem samo wykończenie jakby wyciąć tylko z tym ciosem na nową trawę. Czyli mamy ACA 114, mamy RWC, mamy KSW 53. Maciek. Nie, no i ja postawię, i nie ze względu na to, że komentowałem to wydarzenie, na ACA 114, bo jednak wizytówką tego wydarzenia nie byli tylko zawodnicy z Polski. No bo patrzymy na Corego Henriksa, który miał przeszłość w TUF-ie, zawodnik, który naprawdę jest solidnym zawodnikiem. On był bohaterem drugiej walki podczas tej rozpiski. Także to był początek karty. A później mieliśmy pojedynki naprawdę na wysokim europejskim poziomie, bo jak spojrzymy na Aurea Pirte z Lewanem Makaszwilim, to są zawodnicy topowi europejscy. Mamy Limbergera, który debiutował w organizacji ACA i pokazał się Pantera naprawdę z wyśmienitej strony, nie popełniając praktycznie żadnego błędu w tym pojedynku. Mamy pojedynek Bartka Leśki z René Pessoa. Mamy knockout Kamila Oniszczuka i wspomniane już knockouty na czołowych polskich zawodnikach, czyli Piotrek Strus przegrywa z Nikolą Dipczykowem i Tony Johnson, który jako pierwszy nokautuje w tak spektakularny sposób Daniela Omilańczuka. To jest smutny akcent na zakończenie tej gali, natomiast też pokazujący wysoki poziom sportowy tego wydarzenia. Mój głos idzie do ACA. Słuchajcie, no to ta statuetka dla Bajsa i jego organizacji to była kategoria Gala Roku. I teraz co? I teraz chcemy przyznać trochę nagród specjalnych. Nagród od magazynu Octagon Live, a wy w zasadzie możecie wyrazić swoją opinię, czy to jest nagroda... Czy przyznajemy, czy nie przyznajemy? Czy to jest nagroda, słuszna, czy... Możemy wetować, czy tylko... Możecie. Musimy mieć większość, żeby ta nagroda została przyznana. Dobra, jak będzie 2-2, to znowu głosuje Twitter. Słuchajcie, no to zobaczmy. Pierwsza specjalna nagroda od magazynu Octagon Live. Uwaga. Wyróżnienie specjalne przyznajemy Krzysztofowi Rozparze za impuls w działaniu, rozwój Fame
MMA. Nawet nie rozwój. Tutaj raczej za impuls, bo byli pierwszą organizacją, która zdecydowała się w pandemii zorganizować event, a pamiętamy głosy sprzeciwu innych organizacji czysto sportowych dokładnie. Wspominaliśmy to w programie Octagon Live. Martin Lewandowski, który głośno mówił o tym, że jak to można zrobić w takim czasie event, a po tej organizacji kilka tygodni później KSW dołącza do organizacji, które regularnie robią swoje eventy też w pandemii. No taki był trochę dziki zachód, western, policja tutaj gdzieś pod tym studiem. Pokazali, że można. Pamiętacie zmiany miejsca organizacji gali. Wszyscy myśleli, że gdzieś Spodek uciekają do tej Alverni, gdzieś tam przy autostradzie. Że policja na granicy stanu w ogóle. No to tak to wyglądało, że gdzieś tam katowicka policja przekazała sprawę krakowskiej, zanim ta się zorientowała i dojechała z Krakowa do Alverni. To trochę czasu minęło, zawodnicy weszli i zaczęli się bić. Także trochę dzikiego zachodu między województwem śląskim a małopolskim było. No to nie, to bo ja słyszałem. Za akcję. Przetrwanie tej akcji, to jest istotne. To jest chyba najbardziej kowbojska akcja w historii polskiego MMA, tak więc tutaj statuetka się należy jak najbardziej. A poza tym w ogóle słyszę, że ma też pan Rozpara plany, żeby wesprzeć bardzo mocno w 2021 roku polski kickboxing, bo miałem takie wrażenie, że przez kilka miesięcy jednak tutaj było ciekawie na polskim rynku, były pieniądze, ci fighterzy byli eksponowani, natomiast gdzieś ostatnio oni tutaj albo musieli wrócić do niektórych federacji i tak toczyć te walki między pojedynkami MMA, albo gdzieś no, występować na znacznie mniejszych i mniej prestiżowych galach, a w tej chwili być może to także wróci w Polsce i słyszę, że tam przymierza się do opieki nad tym projektem Krzysztof Rozpara. Czyli co, potwierdzacie statuetkę? Ja tak. Ja potwierdzam, za odwagę naprawdę. za odwagę i fantazję. Albertowi spodoba się, tak. Wiedziałem, że mu się spodoba ta akcja. Albert zadzwonił do nich, jak was z Krakowa wykonują, to jedźcie na rano. Czekam na handel. Tu oczywiście oceniamy tylko ten impuls, bo jakby organizację cały czas Fame tak konsekwentnie traktujemy jako produkt około sportowy, znaczy, nie czysto pamiętam, sportowy, natomiast... Pamiętam taką sytuację, mieliśmy z Matim na jednej z takich pierwszych gal wtedy w Łodzi i dużo dostaliśmy gdzieś tam opinii Mati, na pewno dużo więcej, że w ogóle jak możemy się tam pojawiać, a generalnie połowa tych ludzi, która miała pretensje, sama się tam później zaczęła pojawiać. Generalnie to jest dla mnie zawsze było śmieszne, ponieważ żeby zabrać zdanie na jakikolwiek temat, to trzeba to zobaczyć z bliska, trzeba samemu tego dotknąć, trzeba to obejrzeć. Ja się na tych galach dobrze bawię, traktuję to w kategorii rozrywki, ale jednocześnie też szacunku do tych ludzi, którzy może nie zawsze są moimi idolami, nie zawsze się z nimi identyfikuję, nie zawsze żyją tak jak ja. Natomiast każdy, kto wejdzie do klatki, jest człowiekiem odważnym. Czy się komuś to podoba, czy nie, to po pierwsze. Po drugie, dzisiaj Paweł, to co zauważyłeś, i ludzie ze środowiska są wśród widzów, i ludzie ze środowiska wychodzą do kornerów, nawet czysto zarobkowo, bo tam się po prostu dobrze płaci i wychodzą z tymi zawodnikami, którzy się wywodzą z innych dyscyplin życia, szkolą tych ludzi, przekonują ich też pewnie, Albert, do trochę innego stylu życia. Ale podoba mi się, że inne dyscypliny życia, bardzo mi się podoba, to na pewno. Kupione. Ale to tak jak masz rację. Ja też może bardzo nie śledzę w sensie takim, ale też słyszałem, że też pokazuje nawet wychowawczo, może nie stricte, żeby oglądać konferencje, ale wychowawczo pod względem takim, że ci ludzie jednak troszeczkę się na ten okres przygotowań zmieniają, czyli stronią od alkoholu, od tych używek i tak dalej. A bardzo mi tutaj zaimponował pan Rozpara właśnie tym, co przed chwilą powiedziałeś, że jednak będzie inwestował w polski kickboxing, bo przypomnijmy, że my naprawdę mamy kickboxing to naprawdę jednym z najlepszych na świecie i też bardzo szkoda, że właśnie ten kickboxing troszeczkę, że tak powiem, w momencie, gdy upadł DSF, no znowu zszedł na drugi, trzeci tor i może jakaś reaktywacja, bo naprawdę mamy świetnych kickboxerów i też uważam, że należy ich doceniać. Słuchajcie, drugie nasze wyróżnienie specjalne idzie w kierunku... Zobaczymy, co nam wyświetli tutaj i zaprezentuje. Nie, bo widzę, że oni są lekko zgubieni na ludzie na wozie, ale jest wyróżnienie specjalne. Chcemy dzisiaj po pierwsze personalnie Łukaszowi, po drugie środowisku, bo mam takie wrażenie, że my bardzo często dyskutujemy o pomyłkach. Wiadomo, że
każdy jest sędzią, każdy jest trenerem, każdy lepiej wie. Natomiast no, wydaje mi się, że generalnie trzeba docenić naszych sędziów, bo są to dobrzy fachowcy w skali światowej. Zazdroszczą. Na tych klatkowych autentycznie tam mogą zazdrościć w wielu, wielu krajach, bo czy Tomek Blonder, czy Piotr Jarosz, to też jest wysoki poziom. Natomiast Łukasz Bosacki, moim zdaniem, to jest gość, który ja to przynajmniej znam Łukasza od 10 lat i to tak dobrze obserwuję tą jego karierę sędziowską i on nic na skróty, naprawdę bardzo po kolei, wyrabiając sobie swoją opinię na rynku rosyjskim najpierw tak naprawdę i tam się przez ten rynek się przebijając, on doszusował do takiej moim zdaniem już światowej czołówki sędziowskiej, gdzie są tacy sędziowie właśnie jak Bargodard, Herzog. Ja nie widzę jakichś takich błędów czy jakichś niepewności w działaniach Łukasza. Jestem przekonany, że możesz Łukasza Bosackiego postawić na walce na main evencie o pas numerowanej gali UFC i on sobie poradzi. Ale zobacz, to jest analityczne oko, to jest momentami takie wrażenie, że ma wycięty układ nerwowy. Trzecia historia po prostu widzi walkę, czuje walkę. Bardzo ciekawa w ogóle to jest postać. W ogóle ja z Łukaszem też się znam, bo to jest taka ciekawostka. Menedżer, powiem, tak, to mój pierwszy menedżer. To pierwszy polski menedżer taki na szerszą skalę. Organizował też obozy sparingowe w MMA Witkowo. Mało tego, Łukasz wywodzi się ze sportów chwytanych, nie za bardzo tak lubił boksować, ale nawet żeby poczuć, zrobił walkę w semi-pro w MMA bodajże w Czechach. Także zna to MMA od każdej strony. Potem mocna współpraca z federacją, wtedy jeszcze M1. I naprawdę tam był zapraszany, wyszkolił, nabrał naprawdę niezbędnego doświadczenia, naprawdę na bardzo wysokim poziomie i uważam, że w pełni zasłużona nagroda, bo ten chłopak naprawdę bardzo cały czas się rozwija, no i sędziuje na najwyższym poziomie. I każdą szansę, którą dostał, wykorzystał. Tak, naprawdę. I to jest istotne, że w tym roku przecież Łukasz Bosacki zasędziował pierwszy main event w organizacji UFC, pracując na Fight Island w pojedynku Briana Ortegi z Chang Sung Dżungiem. To jest też duże wyróżnienie wśród tych sędziów, którzy znajdują się tam, zostać dopuszczonym do najważniejszego pojedynku gali. Czat przypomina mi, że faktycznie na gali ACA 114 się przejęzyczyłem. Dipczykow nie znokautował Piotrka Strusa, tylko oczywiście Rafała Karateka. Natomiast to cały czas te kategorie średnie. Nie chciałem się poprawiać, wiedziałem, że to jest kwestia braku doświadczenia jeszcze. To przyjdzie. Ale jeszcze odnośnie tak jako ciekawostkę powiem, to właśnie w sensie takim ci dookoła, że tak powiem, klatkowi, mamy też naprawdę świetnych sędziów, mamy świetnych też katmenów, którzy, tak samo Wagan, który naprawdę jest bardzo cenionym katmenem. Ja zawsze jak tejpowanie rąk to do Wagana i on jest regularnie na galach UFC i to mówi samo przez się, że to nasze MMA rozwija się naprawdę od każdej strony. Czyli rozumiem, że komisyjnie i jednomyślnie tak. Też tutaj stemplujemy tę nagrodę dla Łukasza Bosackiego. Także to jest specjalna nagroda. Słuchajcie, następna kategoria to jest taka, w której faworytem do wygrania za rok jest na pewno nasz dzisiejszy gość, a więc jeszcze nagrody specjalne. No tak, ale powrót za światów, mówię. Ta kategoria, Paweł, tutaj to będzie kandydatem. To jest moje wyróżnienie. To ja walczę o nią za ten rok. My dzisiaj przyznajemy Marcinowi Tyburze. Tak, no moja argumentacja jest dosyć prosta. Ja wiem, z jakim hejtem i z jaką falą krytyki Marcin spotykał się po dwóch porażkach z Abdurakimowem i Augusto Sakaim. Widziałem przygotowania Marcina z bliska do tych pojedynków. Wiedziałem, że czegoś tam brakuje i brakowało tej odpowiedzi czego. I wystarczył ten jeden impuls wygrany, pierwszy pojedynek trenując jeszcze w Stanach Zjednoczonych pod wodzą Johna Wooda. Później kolejne trzy walki. Widzimy, jak się nam Marcin rozpędził, to raptem znajduje się już w czołówce kategorii ciężkiej. Zapowiada marsz po najwyższe cele, a już pierwszy krok już postawi jest plan na UFC 260 z Bułgarii. Tak słyszałem. No. A już podobno potwierdzone, nie słyszałem. Artur Mazur gdzieś uzyskał taki news, zadzwonił do mnie po potwierdzenie. Ja uważam, że też ma takie podejście same. Grzeczność nie zaprzeczam. Przez grzeczność nie zaprzeczyłem, bo ja szanuję pracę dziennikarską. Artur tutaj swoją wykonał, nie wiem skąd ten news zdobył, ale już mu go potwierdziłem, tak więc mogę. Może był w Złotych Piaskach. No. Był spotkał Blagoja Iwanowa, a mówi, ja z Polski będę się blizgał się z Polski. Tak, mogę to potwierdzić na jednej gali z Michałem Olekcijczukiem, tak więc dla mnie też troszkę łatwiej, że jeden wyjazd zamiast dwóch. Czyli rozumiem, że też się zgadzasz z tą naszą nagrodą. Jak najbardziej.
Ja się zgadzam w 100% i najbardziej mi się, znowu taką ciekawostkę, bo w ogóle może powiedzieć o Marcinie Tyburze, że on Paweł wie najlepiej, bo że on zrobił takie koło, że tak powiem, można powiedzieć, dookoła świata i wrócił tutaj do Polski, do Ancosu. Powstała chemia właśnie z trenerem Kościelskim, ma tam świetnych sparring partnerów, chociażby właśnie Michał Andryszak. I pamiętam jeszcze, jak Paweł do mnie dzwoniłeś, pytałeś się o Jackson Wing, bo jak tutaj akurat ja tam byłem. Początek rzeczywiście oni coś zmienili w tej jego grze, a potem jednak ta chemia, że tak powiem, zanikła, potem następny trener i w końcu wydaje mi się, że Marcin znalazł swoje miejsce i bardzo mocno mu życzę z całego serca, bo naprawdę to jest świetny zawodnik, ale też bardzo fajny dżentelmen, że po prostu sięgnie po ten pas, bo uważam, że ma wszystko tak naprawdę, żeby ten pas w fazie ciężkiej zdobyć. No to wszystko wiemy, jeśli chodzi o Marcina Tyburę. Słuchajcie, nasza następna nagroda, zobaczmy może, kogo tutaj wyróżniamy. Mateusza Gamrota za spełnianie marzeń, bo wydaje mi się, że to jest taka sytuacja trochę analogiczna do tej, w której kiedyś się znalazł Janek Błachowicz. To znaczy, mając pas mistrzowski, w zasadzie mógł wybierać swoich rywali, mógł być królem tej klatki KSW przez następne lata, mógł jeszcze bardziej budować swoją rozpoznawalność, mógł pewnie renegocjować gaże za walki. Natomiast no, jest u prawdziwego sportowca też coś takiego jak chęć ścigania marzeń. Jeśli marzył kiedyś Błachowicz o UFC, to poszedł do tego UFC. Przebył drogę pełną gdzieś tutaj, powiedziałbym, różnych problemów, ale ostatecznie znalazł się na szczycie i marzył o tym Gamrot. Miał oczywiście propozycję z Federacji KSW, miał propozycję z Federacji ACA, zdecydował się podążać więcej, za marzeniem. Miał tych propozycji. Miał dużo. I wcale ja przekonany byłem, że Mateusz wybierze. To jest taki naprawdę stricte sportowe podejście i no Mateusz by sobie pewnie do końca życia nie wybaczył, gdyby takiej okazji nie wykorzystał. Jestem przekonany, że jeszcze to wszystko odpali i tym bardziej się cieszę, że dostał za ten debiut ten bonus, który mu te pewnie finansowo wyrównał albo nawet przebił to, co miałby gdzie indziej. Tak więc no fajnie i liczę na to, że w tym roku Mateusz będzie tam walczył często i tylko wygrywał. Ja żadnej decyzji Mateusza bym nie skrytykował, ani pozostania w KSW, ani wybrania innej federacji w Europie. Natomiast no, gdzieś taka decyzja to jest też odzwierciedleniem jakby charakteru. Czy człowiek chce wyjść poza pewną strefę komfortu, którą sobie zasłużenie zbudował, bo to nie jest tak, że ktoś Mateuszowi to dał. On się musiał przebijać, on z walki na walkę zaczął zarabiać inne pieniądze, on też zyskiwał po kolejnych walkach na rozpoznawalności i gdzieś no, trochę czasu minęło, zanim dorobił się, powiedziałbym, takiego statusu wielkiej gwiazdy Federacji KSW. Nie, KSW go w ogóle nie prowadziło za rękę, to znaczy, który w czwartej czy piątej zawodowej walce był najtrudniejsza droga, jak patrzymy Andre na historię. Andre Winner miał 6 walk w UFC, a Mateusz nie miał 6 walk zawodowych wtedy, jak się bili, więc to jest... Tam nie miał, w KSW nie był prowadzony. Ale umówmy się, że dzisiaj miałby dobrze, miałby komfortowo, prawda? Miałby też zacne pieniądze w Federacji KSW. Zdecydował się pójść za tym, co podpowiadała głowa i serducho. No prawdziwy mistrz, sportowiec z krwi i kości i tak jak powiedziałeś, tak mu podpowiadało serce. Chciał coraz więcej, chciał się sprawdzać, mierzyć. Też przypuszczam, że już w KSW naprawdę mu było... No Paweł wie najlepiej, ale przypuszczam, że naprawdę już mu było ciężko ściągnąć godnych rywali, tak naprawdę, którzy spośród dostępnych zawodników i wydaje mi się, że ta porażka, ta walka była bardzo bliska i wydaje mi się, że dodatkowo go jeszcze zmotywuje i naprawdę ja mocno liczę na Mateusza, bo... To jest prawdziwy mistrz, ikona i naprawdę on jest młodszy ode mnie, ale ja naprawdę mogę mocno z niego brać przykład do tego, jak podchodzi do tego sportu i jak cały czas się rozwija. Bo zobaczcie, bo też tak naprawdę dzisiaj wierząc, że Mateusz jest w stanie w UFC góry przenosić, wiemy, że jest w super klubie, ma świetnych fachowców, znakomitych sparring partnerów, to jednak no nie możemy jakby z pełnym przekonaniem i z taką pewnością powiedzieć, że dojdzie na sam szczyt. Czyli generalnie nawet jak popatrzymy, Paweł, na finanse, które też są ważne w życiu zawodnika, to może się okazać przy takim wyleczeniu, gdzie odpukać
jest piekło, niebo w UFC, wygrana, przegrana i w konsekwencji to wcale nie musi oznaczać większego zarobku niż na przykład broniąc 5 razy pasa KSW. Znaczy no to jest to, że w UFC połowę masz uzależnione od wyników i nagle tak możesz to fajnie policzyć, jeszcze wziąć pod uwagę, że bonusy wpadają te po 50 tysięcy, ale nagle przegrywasz walkę. Ale Mateusz nie zakłada, koszty, że będzie inaczej niż razy dwa za każdą. Tak, no ale przegrywasz walkę, nagle zostaje ci tylko połowa tego, co sobie gdzieś tam zaplanowałeś, nagle są koszty, dochodzą podatki i nagle się okazuje, że wcale nie jest tak kolorowo i to nawet w UFC trzeba zdać sprawę z tego, że to nie jest tak kolorowo dla wielu zawodników. Od tego drugiego, trzeciego kontraktu się dopiero zarabia tak naprawdę poważne pieniądze tam. Dlatego postanowiliśmy Mateusza nagrodzić za przysłowiowe ściganie marzeń i sądząc gdzieś po waszych komentarzach też tutaj stemplujemy te decyzje. Zdecydowanie, tak. Jednogłośnie. Jak z naszym czasem i jak z wynikiem głosowania na kluby, panie Maciu? Ja trochę zepsułem to głosowanie, bo dodałem za dużo czasu, natomiast musimy ocenić to, co się dzieje. Ile nam zostało do końca? Nie, no właśnie źle ustawiłem czas, no ale musimy ocenić. Czyli wyniki aktualnie... za dwa tygodnie. Nie, wyniki teraz damy aktualne, które są w tym momencie po prostu. No, nic nie oszukamy tutaj. Przecież każdy może sobie wejść i aktualnie sprawdzić, jak wynika z tej ankiety. WCA 55%, Ankos MMA 45%. Ile do końca głosowania? Procent. Źle ustawiłem, mówię. 50 minut jeszcze ustawiłem, także nie będziemy czekać do końca głosowania. Pomyliłem, dodałem godzinę jedną za dużo. No nie. No ale no to jest aktualny czas. No. Chyba, że poczekamy i po prostu damy te wyniki, które będą wynikały z ankiety. No, daliśmy czas w trakcie programu, także no nic o nie o której założyliśmy ten głosowanie? Tę ankietę? 25 minut temu. No, mieliśmy też kwadrat, bym miał. Czyli jest dobrze. Po kwadracie będę prowadził Ankos, ale tam macie. Nie, wiesz co, dużo osób pisze, że przekonałeś też do Ankosu swoją argumentacją. Także czyli jest 55-45. 55-45 dla WCA. No i zobacz, taki dobry prowadzący przyszedł wieczór czy popołudnie rozdanie nagród. Co to i tu źle ustawiony. Co to zmienia? Tak się nie będziemy bawić. Nic się zmienia, no. WCA wygrała, no. Zanim o ostatniej nagrodzie specjalnej, to myślę, że się... A brawo! Brawo! Jeszcze nie było, jeszcze trzeba. Słuchajcie, zanim ta nasza ostatnia nagroda specjalna, to myślę, że warto spojrzeć na jeden tweet, bo on gdzieś tutaj nas przekonał, że warto tę nagrodę wręczyć. Proszę zobaczyć na datę, to jest 24 grudnia, Wigilia, 13.11, czyli można założyć, że no zupełnie na trzeźwo pisany. Podobno strachu pobił Popka, później do akcji włączył się Szpila. Często pytacie, kiedy w TVP będzie MMA? Nie będzie, pozdrawiam, tak napisał dyrektor sportu Marek Szkolnikowski. To ja dwie gale w TVP Sport zrobiłem od tamtego tweeta. I co się okazało w następnym czasie, że jest armia Fight Night, że jest RWC, że jest TFL, że jest One i teraz też rozmowy z UFC też były prowadzone. Podpisany został kontrakt na PFL, także no jak się okazuje za chwilę pewnie Marcina Helda i inne gwiazdy będziemy oglądać też TVP Sport, także przyznajemy panu Markowi nagrodę, nasze wyróżnienie specjalne, bo widzimy, że no jednak życie uczy, żeby nie mówić zawsze, nigdy, nie przyjdę, nie wrócę, nie spotkam się, nie dogadamy się. No, minęło trochę czasu, ale myślę, że tylko krowa w niektórych sytuacjach nie zmienia poglądu, bo są takie historie, takie sytuacje życiowe, że warto nie zmieniać poglądów i być sztywnym. Natomiast no, tutaj akurat chyba dobrze, że dyrektor TVP Sport zmienił zdanie i dzisiaj gdzieś też to MMA trafiło pod strzechy. No bo wiadomo, TVP Sport, kanał otwarty. No ja się z tego cieszę najbardziej i mogę też ocenić na podstawie tej współpracy, która była przy tych dwóch galach, że jest to redakcja, która cały czas się do tego rozwija. Zresztą pamiętajmy ACA również. Są tam, tak, są tam ludzie, którzy naprawdę łapią tak zwaną zajawkę na to i no ja jestem bardzo zadowolony i mam nadzieję, że będzie tego MMA w TVP Sport jak najwięcej. Niech nawet powstanie kanał TVP MMA najlepiej i wtedy 2-4 na dobę.
Przepraszam, że wątpię, ale zacznijmy od tego. Ale jak dyrektor Szkolnikowski napisze, że nigdy to się nie wydarzy, to wtedy będę spokojniejszy, że może się wydarzy. Czy słuchajcie, no ja myślę, że to jest normalne na każdym rynku, że jest kilku dużych graczy i no też nie chodzi o to, żeby zamykać się wewnątrz dwóch czy trzech organizacji na antenie jednej stacji, bo też no, trzeba promować innych, trzeba promować mniejszych, trzeba promować młodszych zawodników. Nawet jeśli się dzieje tak, że po prostu ci, którzy budują swoją rozpoznawalność, to na przykład tak jak Patryk Kaczmarczyk. On buduje swoją rozpoznawalność na otwartej antenie TVP Sport. Może to nie jest w dłuższej perspektywie najlepszy biznes dla TVP Sport i dla armii, że zawodnik wypromowany za chwilę no, będzie miał za zadanie sprzedawać pay-per-view w innej organizacji, współpracując z inną stacją telewizyjną, ale takie jest życie i na życie się nie ma co, panie Albercie, obrażać. No, broń Boże, się nie obrażamy. Ja się strasznie cieszę, że właśnie MMA jest pokazywane w końcu w TVP, bo też pamiętam ten wpis i mówię... Mówię, tak sobie myślę, czemu? Jadę, pakuję się i jadę, tak, załatwić sprawę. Tak, ale tak na poważnie, że też właśnie słyszałem, rozmawiałem właśnie z włodarzami armii, że były pierwsze właśnie takie rozmowy, a może w TVP i tak dalej, no i właśnie pokazany był mi ten wpis, że dyrektor sportowy na pewno, że nie, on się zapiera, że nie będzie MMA i też tak jak powiedziałeś Mati właśnie, że nigdy, nie warto mówić nigdy do samego końca i czasami właśnie warto zmienić i z duchem czasu. No, mi się wydaje, że i mam taką nadzieję, że MMA stanie się takim narodowym sportem u nas po siatkówce i piłce nożnej. Także MMA się rozwija, jeśli TVP chce się rozwijać, to idzie właśnie w dobrym kierunku i z tego im życzę z całego serca, żeby tego MMA i sportu walki było jak najwięcej. No to chyba zamykamy ten temat nagród specjalnych przyznanych przez magazyn Octagon Live. Myślę, że Maciek, będziemy zamykać też nasze głosowanie na... Już się zamknęło. Proszę? Już się zamknęło. Tam to zrobiłem dobrze. Tak, tam się nie pomyliłeś. Ile procent ktoś głosu? Ktoś wyprzedził Janka Błachowicza na koniec? Nie, boję się sprawdzić, czy to działa, czy nie działa. Nie. 3/4 głosów, 75,2%. MMA Pudelek 11,7%. Andrzej Grzebek 8,3%. I Łukasz Posacki 4,8%. Natomiast Łukasz już sięgnął po statuetkę naszą. Także... Niech się już pogodzi z tymi niecałymi 5%. No to oktagonek też dla Janka Błachowicza. To jest bardzo cenna, zawsze bardzo cenna nagroda, kiedy wybierają kibice. Nagroda, pierwszy oktagonek dopiero dla Janka. Nagroda publiczności. No, i no tak, Janek miał tyle zebrać, a jeden zebrał pod koniec programu dopiero. Załatwiliśmy go. No, spokojnie, zawsze jeszcze była walka. W jednej kategorii jeszcze stałem, że jest faworytem. Nie? No to jest ostatnia kategoria. Tak? To jest ostatnia dzisiaj nasza kategoria. Czeka nas mocna dyskusja. Zawodnik roku. Spójrzmy na nominowanych. Nominowani są w tej kategorii Jan Błachowicz, UFC, Mateusz Gamrot, UFC, kiedyś KSW, Borys Mańkowski, KSW i Marcin Tybura, UFC. Do tego dochodzą, panie Maćku, tutaj... jeszcze, no to są bardziej wyróżnienia i jakby no, taka chęć zwrócenia uwagi naszej na zawodników, którzy się wyróżniają, którzy zrobili duży progres w 2020 roku. No to oczywiście Łukasz Karzewski, który stoczył dwa fajne pojedynki dla organizacji FEN, nasze podwórko. Oczywiście niższy poziom niż Janek Bochowicz czy Marcin Tybura w organizacji UFC, natomiast pojedynki z Kacprem Formerą czy Masurem. Właśnie, czy walka Karzewski Formela nie była lepsza niż Formela Łebkowski? No. Tak szczerze mówiąc, teraz no, dlatego, że to też było w 2020 roku, to był świetny, tam była walka, gdzie w jedną, w drugą stronę się cały czas działo i, o tym, o i tym nawet mówię. Na zmęczeniu w trzeciej rundzie się było dużo, dużo akcji, więc... Łukasz Karzewski, Mateusz Szczębecki, dwa wygrane pojedynki, zrobił to, co trzeba było po prostu zrobić w tym roku. Takie wyzwania dostał, ale cały czas idzie do przodu i zbliża się do swojego upragnionego celu, który nie wiadomo, czy jest blisko, czy daleko, bo to cały czas jest odpowiedź nieznana. No i Łukasz Sudolski, który podobnie jak wspomniani wcześniej Karzewski, Rębecki, też dostał trzy wyzwania, dwa bardzo szybkie zwycięstwa w swoich pojedynkach na gali Babilon, no i też 3-0 w 2020 roku. Kogoś chcielibyście, panowie, tutaj dorzucić do grona, no nawet nie mówię do rywalizacji z tym, który wygra, tylko do grona tych, na których
warto było zwrócić uwagę w 2020 roku i którzy waszym zdaniem zrobili jednak duży progres w tych ostatnich miesiącach? Troszkę mi się to zlewa, ale nie wiem, czy Sebastian Przybysz nie miał dwóch walk takich na dobrym poziomie i obu wygranych i zbudował swoją pozycję i tak naprawdę jest chyba liderem obecnie tej kategorii wagowej w Polsce, tak więc wiesz tutaj to wyróżnienie, no ale natomiast jeżeli mówimy o roku, w którym Marcin Tybura wygrywa 4 walki w UFC i nawet nie jest brany, nie będzie brany pod uwagę serio do nagrody, no to naprawdę wszyscy wiemy, gdzie ta nagroda wędruje, za co i tu nie ma dyskusji, tu możemy sobie gdzieś wyróżniać tych wszystkich, ale tak naprawdę no jest Janek i przepaść i potem możemy rozmawiać, co dalej. No. Kto na pozycji numer 2 ewentualnie? No, moim zdaniem Marcin Tybura, no 4 wygrane. Nie, mówię, że możemy rozmawiać o tym, kto na pozycji numer 2. Albert, na kogoś chciałbyś jeszcze zwrócić uwagę poza tymi? No wiadomo, ja będę tam bił do swojego, do Patryka Kaczmarczyka, że też się rozwinął, on się rozwinął i sportowo, odkrycie. I medialnie, ale tak naprawdę dostał już Oktagon za odkrycie, aczkolwiek, no tak jak powiedział Pawcio, no tutaj kurczę, no z Jankiem ciężko się w żaden sposób mierzyć. Mi się bardzo ogólnie podoba sylwetka Mateusza Rembeckiego. Ja naprawdę bardzo lubię oglądać jego walki. Tym bardziej, że wcześniej to był chłopak, który kojarzył się stricte z grapplingiem. No, świetne brazylijskie jiu-jitsu, mocne zapasy. On naprawdę bardzo, bardzo fajnie pracuje w tej stójce. I Mańkut, który naprawdę... Kolejny Mańku, który naprawdę potrafi korzystać z tej swojej pozycji. No ale no, zdecydowanie na pierwszym miejscu Janek i drugi Marcin. I jeszcze jedna kategoria, Czad podpowiadał, o której faktycznie zapomnieliśmy. Ja tu... A, jeszcze może Rucia. Właśnie, Rucia. Może. Daniel Rutkowski, bo zapomnieliśmy, bo to wydawało się tak oczywiste, że w tej twórcy ja szukałem za głęboko, a to było bardzo, bardzo blisko. Tak? Ja przecież Daniela też osobiście bardzo, bardzo cenię. Wygrany pojedynek z Renę Runę to nie był pojedynek najwyższych lotów, natomiast poszedł bez przygotowania kategorię wyżej. Fantastyczny pojedynek. No i rewanż z Adrianem Zielińskim z jednej bramki. Dodatkowo gdzieś się wybrał do boksu i pokazał, że w tej płaszczyźnie też się rozwija. Ja tak ci powiem szczerze, że byłbym jednak na sam koniec powiem dosyć ostrożny z tymi wycieczkami, bo to raz zrobiło fajną robotę, mam na myśli walkę Daniela Rutkowskiego z Przemkiem Runowskim, natomiast no, gdzieś wydaje mi się, że jednak kontynuowanie tych pomysłów, szczerze mówiąc, mnie się to do końca nie podoba, bo słyszę, że tak samo przymierzano Rembeckiego do walki z Robertem Talarkiem, który 17 kwietnia ma się bić w Kanadzie z Dawidem Lemie w boksie. Wydaje mi się, że jak chłopaki mierzą w najlepsze organizacje, czy w Polsce, czy na świecie, no to niekoniecznie są na dłuższą metę to dobre pomysły, żeby jednak mierzyć się z pięściarzami, bo no, trafi taki Talarek Rembeckiego i po co gdzieś chłopakowi przede wszystkim zabierać i trochę zdrowia i pewność siebie. Jeśli chodzi o Lemie w ogóle, bo to jeden z moich ulubionych w ogóle zawodników, Lemie, on... W prime. Tak, w prime, wiadomo, nie, ale naprawdę świetny styl. No kurczę, to też... Ciekawy news. Ja też nie wiedziałem, że Mateusz Rembecki jest przymierzony do takiej walki, ale jeśli chodzi była właśnie... Była taka idea, żeby zrobić taką walkę. No mi się wydaje, że wiadomo, no, Rutek tą walkę, można było tą walkę dać na Jeszcze wiesz, Rembecki, Lemie to można wybrać. No tak, no tak, no ale mówię, no jeśli chodzi stricte skupiając się na MMA, to wydaje mi się, że zdecydowanie zapomnieliśmy o Rutku. Kolejny Rutek. Zawodnik z Radomia, także... Czyli miasto roku w polskiej Radomia. Tak, Radom. Właśnie... Nagroda specjalna dla miasta Radom. Jest tam jeszcze jakiś oktagon przygotowany? Znaczy wiesz, ja myślę, że radomskie linie lotnicze Rutek, to po prostu tak. Szykujemy coś na niego na przyszły sezon, żeby on zrobił dużo rzeczy spektakularnych w 2021 i żeby nie był taki, powiedziałbym, dołożony do tych nominowanych, tylko żeby wszedł jakąś kategorię, tak jak wchodzi w rywali w klatce no i te nagrody sobie wyrwał. Tutaj pewnie by był spokojnie, gdyby stoczył jeszcze przynajmniej jeden pojedynek jakiś na wyższym poziomie, naprawdę... powiedzmy, niż ten Renę Runę, bo tak naprawdę no, dwa starcia, ta kariera trochę uciekł do tego boksu, no i tak naprawdę rewanż tylko z Adrianem Zielińskim można brać tak totalnie poważnie. Słuchajcie, no można nawet wstać i bić brawo dla króla Big Johna Janka Błachowicza, bo to jest ta najważniejsza nagroda dla człowieka, który ma pasję UFC i szczerze mówiąc mam nadzieję, że za rok też tę nagrodę dostanie Janek Błachowicz, bo to będzie oznaczać, że to wszystko, co było zaplanowane w tym roku i te wielkie pojedynki kasowe, prestiżowe rozstrzygnie na swoją korzyść. Także Janku, drogi, gratulujemy.
Gratulujemy. Idź swoją drogą i spełniaj kolejne marzenia. No i widzicie, jak nam szybciutko tutaj zleciało. Blisko 90 minut. Jakieś Hall of Fame by się przydało. Hall of Fame? To powolutku będziemy tworzyć. Nasze, wiesz, nasze to musimy cały rok kalendarzowy spokojnie przelecieć, przeżyć, wiesz. Tak, chciałem po kolei, wiesz, Hall of Fame, myślałem, że od prawej będziemy jeszcze dawać. W tym samym gronie za rok? Znaczy, I już jesteście zaproszeni, bo bardzo mi się podobała wasza argumentacja i zawodostwo, profesjonalizm, gdzie tutaj kierowaliście się przede wszystkim głową, doświadczeniem, analitycznym okiem, a nie układami i sercem. Także, Baciek, mam nadzieję, że za tydzień już będą gotowe te statuetki. Możesz sobie je ustawić w studiu i pokazać. Tam już będą wygrawerowane wtedy wszystkie kategorie i ci nagrodzeni w poszczególnych kategoriach. Wiesz, ja się nie deklaruję teraz, bo jak się zadeklaruję, to znów później będzie, że zostałem sprowadzony po raz kolejny przez potężnego Borasa na ziemię. Ale słuchaj, się nie wychylać. Słuchaj, czy my te statuetki przesyłamy, czy będziesz osobiście je wręczał? No to by było fajne. Może Paweł będzie rozwoził. Nie. Jako przedstawiciel. Gdzieś tam będziemy je przechowywać i gości skrupulatnie zabrać. Albo Gabi wyślemy. Gabi będzie wozić. Myślę, że będą zadowoleni na grodzeniu. Dobra, słuchajcie. Bardzo wam dziękuję za to popołudnie. Mam nadzieję, że było trochę fachowo, trochę śmiesznie, bo tak miało być. A te ostatnie 90 minut to była duża przyjemność spędzić w towarzystwie człowieka z kartelu, Paweł Kowalik. Dziękuję bardzo. Człowieka z Radomia, redaktor Albert Ozimkowski, bardzo dziękuję. A także młody, początkujący, wciąż cały zdolny, przebujący się do debiutu w MMA. No i to jest temat, Maciej to jest Stolski. Dziękuję. Budelku, nie śpi. Maciek już niedługo w pracy. Kłaniamy się. Dziękujemy.